20:30 na zegarze to jest ten moment, kiedy czas na wieczorną wymianę myśli, wrażeń, emocji, a dzisiaj w ogóle będzie taki czas, kiedy rozkochamy Was w ziołach. Powiedziałam rozkochamy, ale tak naprawdę odpowiedzialną za to rozkochanie będzie Agnieszka Cegielska. Dobry wieczór, Aga. Dobry wieczór, kłaniam się. Ja tradycyjnie... ze swoim kubeczkiem, kubełkiem tutaj, o, tutaj mi ziółka i spółka wystają, lipa. Niezłe ziółko z ciebie. Pełnym liściem. Drodzy, niezłe ziółko z ciebie powiedziałam na dzień dobry. No, tak. Drodzy Państwo, ja namawiam do tego, żebyście nam meldowali dzisiaj wyjątkowo nie tylko skąd nas oglądacie i gdzie razem z nami jesteście, ale też przy czym spędzacie ten wieczór. Agnieszka się przyznała, że spędza z naparem z lipy. Ja mam tutaj napar akurat z hibiskusa. Co jest u Państwa, proszę dać znać. I to jest też idealny moment, żeby podzielić się naszym spotkaniem, a można to zrobić w prosty sposób. Aga też się teraz tym będzie zajmować. Czyli pod tymi okienkami, w których my jesteśmy widoczne, mają Państwo trzy opcje. Można polubić, też świetna opcja. Można skomentować, to też jest miejsce, żeby zadawać nam pytania i dzielić się swoimi wrażeniami i doświadczeniami. No i ostatnia opcja, ta najbardziej po prawej stronie, to jest udostępnij, wystarczy nacisnąć i tym samym to spotkanie pojawi się również na Państwa facebookowej osi czasu. Ja widzę, że Państwo już do nas dołączają. Pani Ania, Pani Basiu, dzień dobry. Pani Ania w towarzystwie Melisy. Agnieszka, dobrze Cię widzieć, stała bywalczynio. Pani Małgosia, Pani Iwona, Trójmiasto nas wita. O, zielona herbata z pigwą. Dzisiaj pigwa też się pojawi. Świeży imbir na pokładzie. Ciepła woda po prostu. Nowy targ nas wita. A dobry wieczór z Poznania znad Gojnika. O, proszę, u mnie czystek, u Pani Iwony. Londyn, słuchaj, serdecznie pozdrawia. Pani Wando, moc uścisków wysyłamy w stronę Kabat. Proszę się tutaj meldować, czekamy na Was. Aga, udało się? No wiesz co, widzisz, no, otrzymałam informację, że udostępniono, ale ja tego nie widzę. Więc, ja zaraz się dowiem od mojego męża, czy udostępniono, właśnie, czy nie. On tutaj czuwa. Chcę powiedzieć, że twój mąż to nasz anioł stróż, niech sprawdzi. Niech sprawdzę. Ale dostał taki tytuł, chyba... więc na taki tytuł trzeba zapracować, tak? Zaraz wydaje zobaczymy. Się, że tak, że powinno być ok. Jak dostaniemy, otrzymamy jeszcze od Twojego małżonka błogosławieństwo, to jest ok. Dobra, to ja czekam, tutaj jesteśmy w kontakcie SMS-owym, a ja w tak zwanym międzyczasie zacznę od ładnego przedstawienia Pani Agnieszki Cegielskiej. Powiem Ci, Aga, że najbardziej mnie rozbroiła... Tak, Pani Agnieszki Cegielskiej, specjalnie tak powiedziałam, ale najbardziej mnie rozbroiła, słuchaj, moja mama, bo tuż przed naszym spotkaniem dzisiejszym rozmawiałam z nią przez telefon i mówię, jak to dzisiaj u Ciebie będzie, kto dzisiaj będzie, mówię, Agnieszka Cegielska i wiesz, co powiedziała? Tak w ogóle w tym głosie było wszystko, a, ta delikatna chmurka. I ja sobie pomyślałam, słuchaj, że ja bym chciała tak żyć, żeby ktoś kiedyś o mnie powiedział, ach, ta delikatna chmurka. Więc moi drodzy, dzisiaj będziemy w takim razie się unosić z tą chmurką, ale powiem, że Agnieszka Cegielska jest po pierwsze absolwentką dziennikarstwa, ale oprócz dziennikarstwa ma też za sobą studia podyplomowe z dziedziny zdrowia i zdrowego żywienia. Jesteś dyplomowaną już konsultantką ajurwedy, medycyny ajurwedyjskiej. Opowiadałaś mi nieraz, nie dwa, o swojej wiedzy z zakresu ziołolecznictwa i dzisiaj z tej wiedzy, moja droga, będziemy czerpać pełnymi garściami. Ja też muszę powiedzieć, że uwielbiam prognozy pogody w swoim wykonaniu, dlatego że nawet jeżeli wieje, leje, pada, to ty zawsze mnie przekonujesz, że można uruchomić wewnętrzną pogodę ducha i tego się dzisiaj wszyscy będziemy trzymać. O niejednej książce Agnieszki już tutaj ze sobą, niejednej książce rozmawiałyśmy. Dzisiaj w Centrum Zainteresowania Naturalnie i Ziołowo 60 przepisów w środku. Dzisiaj będziemy podsycać Państwa apetyt na to spotkanie. Aga, zacznijmy od opowieści od dziadka Felka i babci Zosi, bo konkretne smaki i aromaty w Twojej książce też przenoszą nas do bardzo konkretnych ludzi i zdarzeń. I jeszcze babci Stefci. Tak. Bo ja miałam dwie wspaniałe babcie, które właśnie kochały ziółka i dziadek z kolei zarządzał całym ogrodem. Mama mojego taty, babcia Zosia, to była fanka dziurawca, herbaty z dziurawca i zawsze pamiętam, w ogóle babcia była niesamowicie pozytywną osobą. I właściwie każdy dzień to u niej była herbata z dziurawca. Dlatego jak nagrywałam na swój kanał Naturalnie od Kuchni i to odcinek o herbacie z dziurawca, to właśnie tak myślałam i byłam razem z babcią. Bo później się zaczęłam uśmiechać, no wtedy jako dziecko to nie wiedziałam.
ile dobrego ten dziurawiec może zrobić na różne nasze organy, ale też na samopoczucie. Natomiast zaczęłam się tak uśmiechać i tam wspominać babcię, spoglądając w niebo a propos chmurek, że mówię, babciu, ty już wiedziałaś, jak w tych trudnych czasach, po które ziółko sięgnąć. Dziurawiec jest, słuchajcie, wspaniały. Ja zresztą w tej najnowszej książce Naturalnie Ziołowo, która też tutaj u mnie leży na stole, ja tą książkę rozpoczęłam porcją naparów o poranku, po które powinniśmy sięgać, i później wieczorem porcją tych naparów wieczornych. I dziurawiec jest na dzień dobry, tylko ja zawsze jestem takim policjantem, który będzie też informować, bo uważam, że dziedzina farmakognozji jest, no, fitoterapia jest niesamowita. Jeszcze bardziej, jak ukończyłam Instytut Medycyny Klasztornej, gdzie zgłębiałam właśnie wiedzę dotyczącą ziołolecznictwa, jeszcze bardziej mnie to tak przekonało do tego, żeby jednak też mówić o tym, jak oczywiście, jak wielką moc mają te skarby natury, zioła i tak dalej, ale też, żeby umiejętnie i rozważnie i mądrze z nich korzystać. W przypadku dziurawca, bo teraz bardzo dużo się mówi o tych skarbach natury, które poprawiają nastrój. No, dziurawiec rzeczywiście poprawia ten nastrój, a nawet jeszcze bardziej takie nalewki z dziurawca, jeszcze mocniejsze wyciągi, ale też dziurawiec wchodzi w reakcję na przykład z niektórymi lekami psychotropowymi, więc bardzo zawsze uczulam, żeby na to uważać. Jeszcze gdyby był środek lata, to bym powiedziała, żeby uważać i nie poić się tym dziurawcem, jeżeli na przykład zamierzamy swoje boskie ciałko opalać. Natomiast ten dziurawiec rzeczywiście jest wspaniały, to jest zioło świętojańskie, bo się pojawia właśnie w okolicach świętego Jana, tej nocy świętojańskiej, i niesie ze sobą dużo, dużo dobra, jak większość. Słuchajcie, Polska ziołami stoi. I jak właśnie, jak pamiętam, najzabawniejsze było to, że miałam egzamin końcowy w Instytucie Medycyny Klasztornej w swoje urodziny. Jednak zadałam sobie pytanie w te urodziny, z jaką jej intencją zakończyłam tą swoją edukację dotyczącą ziół. I pomyślałam sobie wtedy, że wtedy w tej grupie było bardzo dużo fachowców, byli też farmaceuci, byli lekarze. I wtedy sobie pomyślałam, że tak naprawdę ja bym pragnęła przełożyć te zioła, tą wiedzę, na tak coś dostępnego, nie tylko w aptece, żeby rozkochać czytelników, widzów kanału, bo ja dużo też tych przepisów właśnie potem pokazuję, jakie zrobić na kanale Naturalnie od Kuchni na YouTube, bo no nie zawsze wystarczy tylko przeczytać, ale dobrze jest też właśnie pokazać krok po kroku. Ale pomyślałam sobie, że ja spróbuję ją tak przełożyć, tą wiedzę, żeby pokazać, że te zioła powinny nam towarzyszyć od rana do wieczora, że w nich jest ukryta niezwykła moc i jeżeli my je umiejętnie będziemy stosować i one zamieszkają z nami, będą blisko, to naprawdę uwierzcie mi, że jajecznica z rozmarynem smakuje wspaniale i z pokrzywą też, zamiast na przykład szpinaku, że do każdego dania można dodać trochę ziółek, nawet nie jedno ziółko, tylko trochę różnych ziółek, i to danie będzie i przede wszystkim bardziej wspierać naszą odporność, ale będzie też nam bardziej smakować, będzie aromatyczne. Nudny, jak niektórzy uważają, batat, sweet potatoes, słodki, aczkolwiek niezwykle zdrowy, nie bez powodu poleciał w kosmos, bo ma więcej beta-karotenu, który się przekształca w prowitaminę A, czyli witaminę, która walczy z wolnymi rodnikami. Ma więcej beta-karotenu niż marchew. Oczywiście ja kocham marchew i ostatni przepis na YouTubie to jest przepis właśnie zupa marchewkowa w kolorze czapki świętego Mikołaja. Ale właśnie ten nudny batat, bo ja się często spotykałam z informacją, a ten batat jest takim mdłe, nudne. Ja mówię, o. Jak dodasz do nich odpowiednich ziółek, to zobaczysz, jak będą smakować. Także o tych ziołach pragnęłam tak poopowiadać i tak podsunąć przepisy, w przepisach te ziółka dodać, żeby one były po prostu użyteczne, bo my nie możemy po nie sięgać. Jeżeli pragniemy być zdrowi, to nie możemy po nie sięgać od święta, bo tam się przejemy, to sobie zaparzymy mięty. No nie, tak nie powinno działać. Aga, udało ci się udostępnić, ale niekoniecznie ten film, o który nam chodziło, taka jest informacja, czyli udostępniłaś moją zapowiedź porano, ale nie, wszystko się zgadza, bo zapraszam w tym filmie na spotkanie, ale wejdź jeszcze raz, proszę, na Rozmawiam, bo lubię, i musisz zobaczyć w okienku siebie i mnie. I jak zobaczysz siebie i mnie, to wtedy udostępniasz, a ja witam kolejne osoby, które do nas dołączają, Włocławek na pokładzie, i to bardzo, że tak powiem, hojnie reprezentowane, bo widzę, że kilka pań z tego miasta jest, bardzo się cieszę. Pani Ania napisała, moja mama zawsze mówiła, na zioła leki z Bożej apteki.
Eryk już zadaje pierwsze pytania, zaraz je Agnieszce przekażę. Witamy na pokładzie Gdynie. Witamy też, o proszę, w Sydney jesteśmy nawet, jak pięknie. Tradycyjnie jesteśmy w RPA, bardzo się cieszę. No i co, udało się, kochana? Moim zdaniem tak, ale nie obrażę się, jeżeli nasz anioł stróż spojrzy na to po raz kolejny fachowym okiem. Podnoszę wrażenie, że my obie jesteśmy bardzo elektroniczne. Nie bliżej do ziółek niż do udostępnienia. Udało się. Drodzy Państwo, tak? Pierwszy sukces. Tak, ja tutaj mam taki dzwoneczek, który świętuje różnego rodzaju sukcesy, więc pierwszy sukces za nami. No. Pytanie od pana Ryka od razu, moja droga. Trochę już powiedziałyśmy o tym, bo powiedziałaś gdzie, ale gdzie można zdobyć taką wiedzę dotyczącą zioła lecznictwa, więc trochę rozwiń wątek, bo ty, tak jak powiedziałam, łączysz wiedzę z trochę różnych światów i wyciągasz esencję, którą się dzielisz. Ja w ogóle, mi najbliższa sercu, zresztą pamiętam, jak rok temu rozmawiałyśmy na okoliczność książki Naturalnie dla zdrowia, poświęconej różnym terapiom, to mówiłam o tym, że najbliższa nam sercu jest medycyna integralna. Ja uwielbiam łączyć, bo jak łączymy, to mnożymy to, co dobre. I bliskie są mi nurty medycyny wschodu, i szanuję medycynę kartezjańską, i darzę wielkim szacunkiem i homeopatię, różne dziedziny, bo uważam, że człowiek powinien mieć prawo wyboru. Nigdy nie wiemy, tak naprawdę lekarz nigdy ci nie powie, dlaczego na przykład zachorowałaś na nowotwór, i też nigdy nie będzie w stanie ci powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, co ci pomogło. Dlatego zawsze uważam, że powinniśmy mieć ten wachlarz możliwości, i w ogóle jak spoglądam na to, jak działa medycyna integralna, tam gdzie jest wprowadzona, na przykład w Tel Awiwie jest takie skrzydło medycyny integralnej, komplementarnej, to te ośrodki notują najlepsze wyniki, jeśli chodzi o leczenie. To łączenie różnych nurtów, czy to jest aromoterapia, czy to jest ziołolecznictwo, czy to jest medycyna ajurwedyjska, czy dietoterapia, czy no cokolwiek, plus oczywiście medycyna kartezjańska, to jeżeli łączymy, to okazuje się, że naprawdę dużo więcej możemy osiągnąć. Ja nie lubię skrajności, że tylko to i tylko to. Nawet gdybyśmy mieli się zastanowić, proszę bardzo, jest na przykład sytuacja taka, że jest nowotwór i konieczność jest podania chemii. To dosyć logiczne jest to, że w tym momencie powinniśmy zrobić wszystko, żeby układ odpornościowy, który jest bardzo osłabiony, też między innymi będzie osłabiony z powodu podania właśnie tak silnej chemii, powinien otrzymać wszelakiego rodzaju wsparcie. I tu wachlarz powinien pojawić się bardzo, bardzo szeroki, żeby natychmiast robić wszystko, żeby wspierać ten układ immunologiczny. Więc ja lubię rzeczywiście łączyć, i to robię też w książkach. Zresztą zawsze jestem po prostu ciekawa. 8 lat nie mieszkałam w Polsce, więc widziałam też, doświadczyłam tego na własnej skórze, jak wspaniała jest medycyna chińska, jak wiele potrafi nam dać medycyna ajurwedyjska, która skupia się na ajurwedzie, czyli wiedzy o życiu, co zrobić, żeby nie chorować, no bo dużo lepiej jest jednak zapobiegać niż leczyć. Więc w tych książkach, które napisałam, bo to jest to już moje 5. dziecko, tym razem o ziołach, po ukończeniu właśnie Instytutu Medycyny Klasztornej, gdzie zgłębiałam wiedzę dotyczącą ziołolecznictwa, to tak naprawdę po raz kolejny mam takie poczucie, już sobie wybrałam kolejny kierunek, że ja jestem cały czas głodna tej wiedzy, bo uważam, Poczekaj. A jaki kierunek wygrałaś od razu? Bo jestem tutaj, muszę, wiesz, robić takie przecinki. Bardzo mnie ciekawi terapie biologiczne, ale jest jeszcze jeden kierunek, który mnie ciekawi, to jest dietoterapia w różnych schorzeniach, poszczególnych różnych konkretnych schorzeniach, więc to są takie dwa kierunki, które są u mnie teraz na celowniku. Ale ten rok po tym, jak zakończyłam edukację w czerwcu, tego kolejnej dziedziny, to powiedziałam sobie, że muszę sobie zrobić przerwę, bo oczywiście miałam też taki zew, bo jestem bardzo głodna zawsze i książek, i właśnie dokształcania się. To jak zadzwoniłam do sekretariatu i mówię, wie pani, a gdyby tak spróbować połączyć i to ziołolecznictwo i terapię biologiczną, a to pani mi powiedziała w sekretariacie, pani Agnieszko, ale to by oznaczało, że nie ma pani żadnego wolnego weekendu. Więc to na mnie podziałało. Mówię, o nie, to ja jednak poczekam trochę jeszcze do setki pozostało, 58, to ja jeszcze zdążę.
To wiesz co, rozmawiałyśmy jeszcze o tym łączeniu, bardzo ważna rzecz, bo też rozmawiamy w czasie pandemii. Ja akurat jestem zwolenniczką szczepień, nie wiem jak jest z tobą, ale ja uważam, że z doświadczeń medycyny należy czerpać, bo to jest ratunek, ale od razu powiedzmy, że szczepienie nie zwalnia też z dbałości o odporność. I tutaj znowu łączymy to, co jest dostępne ze wsparciem po prostu odporności. Jakie jest twoje podejście do sprawy? Znaczy ja w ogóle jestem zdania, że w pierwszej kolejności powinniśmy robić wszystko, żeby wspierać układ odpornościowy. I nawet te doniesienia naukowe, które się pojawiają teraz, które mnie bardzo cieszą, mówią o tym, że dobrze, ale nawet jeżeli pan się zaszczepi, jest pan zaszczepiony pierwszą, drugą, trzecią dawką, to bardzo prosimy o to, żeby dbać o swój układ odpornościowy, dlatego że wtedy ta szczepionka po prostu lepiej zadziała. Więc ja powiem ci, że nie lubię poruszać tematu szczepień, chociażby z tego powodu, że one wywołują bardzo skrajne emocje. I to mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, jak bardzo ten temat dzieli ludzi. To wywołuje takie emocje, które niestety obniżają nasz układ odpornościowy. I na to też warto zwrócić uwagę. Tak naprawdę, tak jak powiedziałam chwilę temu, to co powinno łączyć nas, to dobre, co powinniśmy robić, jeżeli łączymy, to mnożymy to, co dobre. A teraz mam wrażenie, że czy powiesz, że się zaszczepiłaś, czy powiesz, że się nie zaszczepiłaś, to natychmiast będziesz miała jakichś wrogów. I to jest bardzo niefajne. To wywołuje bardzo negatywne emocje i jakoś tak nie ma we mnie na to zgody, po prostu na dolewanie oliwy do ognia. Natomiast ja naukę bardzo, bardzo mocno szanuję i tak jak powiedziałam, mam wielki szacunek do medycyny kartezjańskiej, ale też uważam, że że też i ona ma braki, chociażby tutaj zupełnie patrząc na to z innej strony, że wielokrotnie, ona się świetnie sprawdza, jeśli chodzi o chirurgię, ale uważam, że ma braki, jeśli chodzi o szukanie przyczyn wielu schorzeń. Chociażby jeśli chodzi o na przykład choroby z autoagresji, choroby autoimmunologiczne. Wiele jest tych chorób, ta lista jest coraz dłuższa. I oczywiście my znamy Hashimoto, my znamy endometriozę, problem policystycznych jajników, reumatoidalne zapalenie stawów. Ja zawsze mówię, że to są nazwy chorób, ale wspólny mianownik XXI wieku tych chorób jest jeden, choruje układ odpornościowy. Jeżeli mamy sytuację taką, że nasz własny organizm zaczyna siebie zwalczać, to znaczy, że nasz układ immunologiczny nie pracuje w sposób właściwy. Czyli co my powinniśmy zrobić? My powinniśmy całą uwagę skierować na układ odpornościowy i robić wszystko, żeby go wspierać. I nie dodawać, jeśli chodzi o układ odpornościowy, takich produktów, które będą działać prozapalnie, no bo tam się toczy proces zapalny. Czyli nie dolewamy oliwy do ognia, nie dokładamy benzyny do kominka. Po prostu robimy wszystko, żeby gasić ten stan zapalny. Cały problem, uważam, XXI wieku i wielu, wielu, wielu chorób polega na osłabionym układzie odpornościowym. A teraz, gdybyśmy mieli spojrzeć na ten układ odpornościowy tak jak na układankę puzli, to nie da się ukryć, że jesteśmy tym, co jemy, pijemy, myślimy, jakimi ludźmi się otaczamy, czym oddychamy, co czytamy, patrz Weronika, czego słuchamy w telewizji. I jeżeli pojawiają się cały czas z każdej strony informacje, na które my nie mamy wpływu, to musimy też pamiętać o tym, że one nie pozostają dla naszego organizmu obojętne. Te informacje, które wywołują w naszym organizmie lęk i strach, to są informacje, które natychmiast, jeżeli te emocje się pojawią w naszym organizmie, one natychmiast obniżają nasz układ odpornościowy. Po drugiej stronie postawimy wdzięczność, miłość, te przyjemne emocje, a już najwyższa z nich wszystkich, najbardziej wspierająca układ odpornościowy, to jest emocja, mam nadzieję, nie tylko zarezerwowana dla dzieci, chociaż moglibyśmy się tego uczyć od dzieciaków, to jest radość. To są suplementy, naturalne suplementy wzmacniające układ odpornościowy. Więc ja trochę patrząc na to, co się dzieje dookoła, staram się robić wszystko, żeby jednak bardzo mądrze w tej układance przygodzie z życiem w tych trudnych momentach się poruszać, bo jeżeli ja nie mam na coś wpływu, to ja po prostu wolę pójść do kuchni i ugotować dobrą zupę, bo co mi to da, że ja będę się emocjonować, jak ludzie się kłócą, jak jest coraz więcej zachorowań, jeżeli ja nie mam na to wpływu. Ja mogę mieć wpływ na to, czym nakarmię swoją rodzinę. I no po prostu w tą stronę staram się zwrócić uwagę, bo
uważam, że teraz żyjemy w bardzo trudnych czasach. Obyś dziecko żyła w ciekawych czasach, ale one są i ciekawe, ale trudne, wymagające. I tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę z tego, że bardzo dużo, jeśli chodzi o taką profilaktykę naszego zdrowia, też zależy od nas. Aga, powiedziałaś o tych chorobach autoimmunologicznych. Kłania się tutaj dziewczyna z Hashimoto i pewnie nie jestem jedna, bo teraz to jest choroba, która jest diagnozowana w zasadzie co u drugiej mojej koleżanki. I powiedziałaś bardzo ważną rzecz o diecie. Ja pamiętam, że bardzo długo na hasło, że warto by byłoby spróbować na przykład ograniczyć gluten, przejść na dietę bezglutenową. Mówiłam, a amerykańscy naukowcy, ale potem doszłam do tego, że tak naprawdę bałam się zmiany, bo to jednak wymaga pewnego przeorganizowania swojej kuchni. Ale zobaczyłam, jak bardzo to wspomogło proces wracania do zdrowia. Wiadomo, że to jest coś, co się ciągnie latami i będzie już zawsze, ale faktycznie można te stany zapalne ograniczać. I ja byłam zachwycona, że kiedy człowiek jest konsekwentny, to nagle jego ciało po prostu mu dziękuje za to, co wsadza tam do środka. I czasami jest tak, że zatrzymuje nas właśnie choroba. Słuchaj, chciałam, żebyśmy trochę podsyciły apetyt na to, co jest w środku i zacznijmy od koktajli. Przyznaję, że bardzo smakowicie wygląda koktajl poranny z roszponką i ty w ogóle jesteś wielką fanką roszponki, bo o niej pisałaś już wcześniej, prawda? Roszponka, roszpunka, rapotynka, bo ona ma wiele nazw, to jest jedna z najzdrowszych sałat. I to a propos właśnie diety, znaczy diety, ja nie lubię w ogóle słowa dieta, bo ona mi się kojarzy z ograniczeniami. Uważam, że akurat słowo pożywienie, a właściwie nawet wolę słowo dożywianie niż odżywianie, bo dożywianie to jest branie do siebie, dożywianie organizmu. I tak naprawdę to, za co nasz organizm w kontekście mikroodżywiania komórkowego jest bardzo wdzięczny, to jest ta porcja witamin i minerałów, której pragnie. Oczywiście do tego jeszcze bym dołożyła na stronę kwasy tłuszczowe, szczególnie o poranku, bo to nasz organizm potrzebuje nawodnienia i też tłuszczu, no patrz mózg. Właśnie, który do właściwego funkcjonowania potrzebuje właśnie nawodnienia, potrzebuje tych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ale... Aga, mam jedno pytanie techniczne. Bo tam cały czas coś od ciebie strzela. Spróbujmy może z tymi słuchawkami, bo nie mam pojęcia, co się wydarzyło, ale cały czas. O, spróbujmy. Właśnie też słyszę, że strzela i się zastanawiam, czy u mnie, czy to. A teraz? Teraz? Ja słyszę właśnie od ciebie, teraz już jest chwila, słuchaj dalej. Dobrze, spróbuję słuchać. Spróbujmy. Ach, ta technika. Technika, o. Halo, halo? Może nie będę się ruszać, już nie wiem, co mam robić, żeby... Halo, halo? Ja na razie jest, nie chcę zapeszać, ale już przestałam słyszeć stukot. Słyszę cię pełniej i wyraźniej. To kontynuujemy opowieść o roszponce. Dobrze, to jeżeli wybieramy właśnie sałatę, to byłoby wspaniale zwrócić na tą roszponkę uwagę, bo to jedna... O proszę, i Agnieszka nam zniknęła na chwilę z transmisji, ale mam nadzieję, że za chwilę wróci. Już do niej piszę. Takie dni pełne niespodzianek też się, jak widać, zdarzają. Pani Ania właśnie napisała, pięknie słychać. No to pięknie było słychać. Czas przeszły tutaj użyję. Chyba coś z internetem się wydarzyło, ale Agnieszka już tutaj mi się wyświetla. Badam, badam, wróciła, pojawia się i znika. Przygody. Wiesz, już mnie dzisiaj to chyba nic nie zdziwi, jeśli chodzi o świat wirtualny. Ale może ten wszechświat nas testuje i po prostu powinniśmy tylko się nie poddawać. Tak. Więc wracając do porannego koktajlu i do roszponki, to ona naprawdę ma moc. Pisałam o niej w drugiej części książki, naturalnie poświęciłam jej cały rozdział. I jeśli chodzi o roszponkę, to tylko bym zwróciła uwagę na to, ja bardzo cenię sobie warzywa z czystych upraw, ale akurat jeśli chodzi o roszponkę, to ona, no tutaj nie obierzemy żadnej skórki. Jeżeli została popryskana, to niestety będzie mocno zanieczyszczona. I w kontekście właśnie chorób z autoagresji, autoimmunologicznych, uwaga na zbyt dużą ilość chemii, czyli toksyn w naszym organizmie, bo jak za dużo jest toksyn w naszym boskim ciele, w naszym organizmie, to niestety ta biedna wątroba, nasz drugi mózg nie daje rady tego wszystkiego metabolizować i tak dalej. No i ponownie w konsekwencji dostaje układ odpornościowy.
Więc akurat roszponkę łatwo rozpoznać. Znaczy ja zawsze akurat jeśli chodzi o rapotynkę wybieram tą ekologiczną, ale jeżeli myjemy ją pod wodą i zaczyna się pojawiać piana, to logiczne jest to, że tam została użyta chemia, no bo nie ma prawa zielony liść z wodą połączony bić piany. Więc uczulam bardzo, bo naprawdę nasz organizm z pewną porcją chemii sobie poradzi. Ta wątroba jest wspaniałym organem, jest drugim mózgiem, pełni 500 funkcji. Tylko musimy pamiętać, że w tych czasach naprawdę ona ma pracy pod dostatkiem i musi przerobić nie tylko każdą tabletkę, którą zażywamy i chemię czy smog, różnego rodzaju składniki zanieczyszczonego powietrza i chemię w jedzeniu i chemię z kosmetyków, bo pamiętajmy, że cokolwiek wetrzemy w ciele, w skórę, to jest 20 sekund i to jest w środku. Albo nawet błyszczyki, jest, prawda, które obniżujemy. Na wszystko, tak, szminki i tak dalej, więc zwróćmy na to uwagę, ile tej chemii dostarczamy temu organizmowi i każdy też napój bogów, każde napoje te, które, nie oszukujmy się, alkohol to jest toksyna, w malutkich ilościach potrafi rzeczywiście podziałać, no, w kroplach na serce jest, w nalewkach i tak dalej, no ale te ostatnie zdarzenia też pokazują, że w tym trudnym czasie zaczęliśmy po ten alkohol sięgać częściej niż rzadziej, a to na pewno nie pomoże układowi odpornościowemu, więc też wracając do tego, o czym rozmawiałyśmy, że nie może być tak, że my będziemy zażywać poważne leki, nie wiem, będziemy brać na przykład z nadzieją na wsparcie naszego organizmu przed chorobą poważne szczepionki, a będziemy na przykład wlewać do organizmu toksyny w postaci alkoholu, więc to jest, no, to się nie uda, bo to jest oszukiwanie samego siebie, więc tak. Pamiętajmy o tym, żeby jednak tej, no, w miarę możliwości żyjemy w takim bardzo rozwiniętym świecie i trudno jest od tej chemii uciec, no ale warto jednak tym jakoś w miarę możliwości mądrze zarządzać. Jeżeli to jest możliwe, to nie dokładajmy po prostu tej wątrobie toksyn, tym bardziej, że jeszcze wątroba, pamiętajmy o tym, że metabolizuje nasze emocje. Czyli co ci tam leży na wątrobie, żółć cię zalała, zwieracz od jego zapchany. No więc wszystkie te negatywne emocje, jeżeli są w nas, to ta wątroba musi po prostu je zmetabolizować. Aga, pojawia się pytanie od fotodomatorki, czy ozonowanie pomaga usunąć pestycydy z warzyw? Podobno pomaga. Wiem, że są takie maszynki, które się tym zajmują i tak dalej. Więc na pewno każda opcja jest dobra. Nawet są takie sposoby bardziej domowe. Ja gdzieś byłam w świecie i próbowałam właśnie, nie miałam pewności skąd są, nie wiem, maliny, borówki, czyli wiesz, takie owoce, które wchłoną każdą porcję chemii. No to już robiłam takie mieszanki naprawdę, szczególnie jak miałam podać dziecku, to dużo cytryny dodawałam, łyżeczkę sody oczyszczonej, ocet winny, no różnego rodzaju opcje. No potem to przepłukiwałam, więc jak z 15 minut namaczałam. No, różnych opcji dotykałam, ale no, ta najbezpieczniejsza dla mnie to jest po prostu korzystanie z tych miejsc, gdzie mam pewność, że to są po prostu czyste warzywa i owoce w miarę możliwości. A jak nie mam, no to próbowałabym. Ozonator jak najbardziej, tak. To chwytajmy się tego, czego możemy, żeby chociaż trochę tej chemii wyeksportować z tego, co jemy. Ja dzisiaj będę Państwu podsyłać konkretne składniki, które znajdziecie w książce Agnieszki. Ktoś tutaj z komentujących, pozdrawiając, napisał, że pozdrawia znad kubka z czystkiem. No i Aga napisałaś, ja faktycznie czystek znałam, natomiast Ty proponujesz czyściec leśny, tak. Bo faktycznie czystek nie jest z naszej strefy klimatycznej. To ja Państwu pokażę czyściec leśny tutaj na ilustracji, a Aga opowiedz, co to ziółko w sobie ma i dlaczego warto czyściec leśny zaparzać. Przede wszystkim dwa słowa jeszcze tylko o czystku, któremu też poświęciłam cały rozdział bodajże w pierwszej części książki Naturalnie. I ja, to nie jest tak, że ja się obrażam na skarby natury z zagranicy, wręcz przeciwnie. Ja bym tylko pragnęła, żebyśmy mieli na ten temat wiedzę. Zawsze dla naszego organizmu lepsze jest to, co rośnie w naszej strefie klimatycznej. Czystek nie jest naszym ziółkiem, ale jest dobrym ziółkiem. Tylko ważne by było, żeby ten czystek był czysty. Więc no,
ponownie sięgajmy po czystek ekologiczny, najlepiej kretyński. On do nas dociera z daleka, gdzieś tam okolice Maroko, Morza Śródziemnego i tak dalej. I czystek jest o tyle też dobry, bo jak nam lecą gile z nosa i gdzieś tam są zapchane zatoki i ta wilgoć jest w organizmie, to czystek tak pięknie czyści i kolejna rzecz jest taka, że można go podawać dzieciom, jak jest katar. I ja w ogóle tam dałam przepis dla dzieci taki, bo sam czystek ma dosyć specyficzny smak, tam dzieciaczki mogą nie lubić tego smaku, ale jeżeli dodamy na przykład syropu z kwiatów bzu, to się z tego robi ambrozja, a nawet eliksir prozdrowotny, bo jeszcze połączymy te skarby w taki sposób, że będzie to działać jeszcze lepiej. I czystek, w ogóle badania pokazują, że no, wiemy, że katar leczony, nieleczony trwa tydzień, 7 dni, że z zieloną herbatą 5 dni, bo zielona herbata mocno osusza, no też no, świetnie działa, bo mocno tutaj wspiera nasz organizm, ale niekoniecznie jest dedykowana dzieciom, a już tym bardziej małym, bo pobudza. A czystek i syrop z owoców czarnego bzu, bo tutaj nie mylmy, czystek łączymy z syropem z kwiatów bzu, ale też na równi z czystkiem stawiany jest syrop z owoców czarnego bzu, bo najpierw mamy kwiaty w maju, a potem mamy owoce we wrześniu. Więc to są takie dwa skarby natury. Też świetnie podawać syrop z owoców czarnego bzu, też dodawać do różnych naparów i tak dalej. I one są rzeczywiście wspaniale działające, jeżeli nam te gilki z nosa lecą, ale też w tym samym czasie, kiedy jest ta wilgoć w organizmie, a już tym bardziej o tej porze roku, no to też dobrze by było, żeby podziałać jeszcze lepiej, czyli na przykład nie wprowadzać do organizmu tych produktów, które będą jeszcze wzmagać tą wilgoć w organizmie. Czyli może niekoniecznie surowe banany, czy nadmiar nabiału krowiego wyciągniętego z lodówki, który jeszcze wychłodzi nasz organizm, tylko lepiej już wprowadzić takie produkty, które będą działały osuszająco na tą wilgoć, jak na przykład polska kasza jaglana, czy wszelkiego rodzaju zupy takie rozgrzewające, osuszające. Imbir też będzie działał osuszająco. Także Piotra Kucharski też mówił o tej kaszy jaglanej ostatnio tutaj, że tak, faktycznie rzeka z Magdą razem tak. Ze swoją żoną. Tak. Widzisz, tutaj zobacz, rozwinęłam się na temat czystka, a nic nie powiedziałam na temat czyśćca. Tak. Więc wracając do czyśćca leśnego, to jest ziółko nasze. Ja przywiozłam sporo tych ziółek z gór izerskich, bo tamte regiony mnie zachwycają. Taki pozbierany właśnie w tamtej okolicy Dolnego Śląska. I ten czyściec leśny, ja go tutaj polecam o poranku, bo on świetnie oczyszcza ten organizm, ale też wspiera wiele narządów. On ma działanie jeszcze silniejsze niż ten czystek, także naprawdę jest naszym ziółkiem. I zwróćmy na niego uwagę, bo wydaje mi się czasami, że my o takich, no wiem, znamy rumianek, znamy miętę, znamy melisę, ale wydaje mi się, że czasami właśnie po takie ziółka jak czyściec leśny też warto by było, żebyśmy sięgnęli. Pojawiło się, słuchaj, jeszcze pytanie ważne. Jak sprawdzić, czy warzywa i owoce są czyste? Bo faktycznie my chcemy dobrze, chcemy się odżywiać zdrowo, ale tak jak powiedziałaś, no są takie warzywa, w których no, gołym okiem nie widać, ile tam jest chemii. Czy ty przed przygotowaniem, nie wiem, przygotowujesz właśnie jakiś taki domowy roztwór, który ma szansę wypłukać przynajmniej część tej chemii? Co ty robisz? No to jest ta mieszanka, o której ja powiedziałam. Tak. Cytryna, soda oczyszczona i ocet winny. Tak, ale też jak kupujemy te warzywa, no to pierwsza rzecz, żeby kupować z dobrych miejsc, takich sprawdzonych, takich gdzie mamy. Trochę musimy być, słuchajcie, zobaczcie jakie są czasy. Kiedyś nasi przodkowie nie było jedzenia, polowali na dobre jedzenie, bo ich nie było go po prostu w sklepach. A teraz wszystko mamy w sklepach, a musimy po prostu na dobre pożywienie też polować. I tak kooperatywy jest, spożywcze może, co? Kooperatywa takie, dobrze. Z kogo, prawda? Tak, ogród Szambala, wspaniałe miejsce polskie. I myślę, że tych miejsc takich jest więcej. I uważam, że wiesz, w Stanach one są nazywane enklawy ekologiczne. Ja uwielbiam wspierać w ogóle te miejsca, żeby po prostu wspierać je, żeby one jak najdłużej z nami były, bo jak nam zostanie tylko porcja chemii, to jak my będziemy mogli być zdrowi? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby spoglądać też na te warzywa, bo myśmy się zrobili tacy, nie wiem, jacyś tacy luksusowi i wszystko chcemy, żeby było piękne. Każdy człowiek jest piękny, każde warzywo jest piękne i każde zwierzę jest piękne, ale każde jest inne. Każde jest inne i każde warzywo jest inne i każde jabłko jest inne. Uciekajcie, gdzie pieprz rośnie, od marchewek, jabłek i tego wszystkiego, co wygląda jak zdjęte z taśmy i z jednej produkcji od jednego szablonu. Oczywiście widzieli kiedykolwiek, żeby po prostu no, rosnące
na wsiach, gdziekolwiek, w ogródkach rzeczy, żeby one wszystkie były jednakowe, lśniące i po prostu niepachnące. O, niepachnące, bo one w większości nie pachną, te pomidory właśnie. Przekrójmy tego pomidora, on nie pachnie w ogóle pomidorem. Więc zwróćmy na to uwagę, że jeżeli są niedoskonałości na jabłkach, na owocach i tak dalej, to ślady robaków. Robak jest mądrzejszy od człowieka. Robak nigdy nie siądzie na pryskanym. Robak, zwierzę, kot, pies jest mądrzejszy od człowieka, bo nie zje tego, co jest chemia. Ja często wracam do takiego przykładu mojej znajomej weterynarz, która jak szukała dobrego mięsa na święta, bo to mięso u niej się pojawiało od święta, to mówi, poczekaj, ja mam tutaj dwa owczarki niemieckie, najlepsi testerzy. Kupiła po kawałku z różnych tam miejsc, od rzeźników, jak to się nazywa, tak, rzeźnicy, tak. Sklepy rzeźnicze, i po kawałku postawiła i mówi, chodź, zobacz, mówi, uwielbiam. I do dwóch misek podeszły te psy tak zdegustowane, odwróciły się po prostu. To było takie, wiesz, takie w zasadzie, co to jest? Zjadły z jednej miski, ona mówi tak, no, już wiem, gdzie kupić mięsko na święta. więc to jest, się śmieję, że to są najlepsi testerzy. I robaczki też. My często mówią, o Jezu, jakieś takie nieładne, brzydkie, jak się mówi, zwiędłe czy zwiędnie? Przywiędnięte takie. No, już takie skapciałe. Tak. A jakieś ślady po nich. A to jest tak naprawdę, to są te najlepsze opcje. Ja kiedyś zrobiłam taki test. Kupiłam dwie cytryny, jedną ze sklepu hipermarketu i drugą ze sklepu ekologicznego. I żadnym testem nie jest to, że obie włożymy do lodówki. Tylko obie zostawiłam na zewnątrz. I słuchajcie, ta jedna cytryna po 4 dniach już miała pleśń, ta ekologiczna. Już zaczęła się, no bo było bardzo ciepło w domu i tak dalej. Tamta szlak jej nie trafił przez miesiąc. Ona nadal wyglądała jak atrapa cytryny. Nic. Więc ja nie wiem, uwierzcie mi, ja nie wiem, co ona miała na sobie, jaką porcję lśniącej chemii, bo lśniła nieprawdopodobnie, co ona miała na sobie, że po prostu żadna temperatura, nic i ciepło jej nie tknęło, w sensie nic się nie stało. Miesiąc leżała, po prostu wyglądała jak nieprawdziwa, a była prawdziwa. Więc jeszcze uważałabym na jedną rzecz, jeżeli kupujecie cytryny, szczególnie te owoce, które idą do nas z daleka, to są owoce południowe, rosną tam, gdzie jest ciepło, to są cytrusy, które mają wychładzać organizm, pięknie ta natura stworzyła, u nas nie rosną, u nas jest zimno, więc my mamy popijać to, co nas będzie rozgrzewać i dodawać tych skarbów natury, które jeszcze będą dobrze działać, jak nie wiem, sok z aronii, sok malinowy, dereń, głuk, sok z czarnych, właśnie z czarnego psu i tak dalej, ale jeżeli ktoś, o pigwowca zamiast cytryny, polskiej cytryny, ale jeżeli ktoś na przykład lubi cytryny, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że jeżeli nie macie pewności, skąd jest ta cytryna, to wtedy po prostu nie róbcie tak, że przekrójcie plasterek i wrzucajcie ten plasterek do wrzątku, już nie wrzucamy do wrzątku, bo witamina C bardzo nie lubi wysokiej temperatury, ona ginie pod wpływem wysokiej temperatury, ale po prostu tylko wyciśnijmy ze środka, już zostawmy tą skórę, która jest najbardziej napakowana chemią, tylko ten po prostu wyciśnijmy, więc uważajcie na to, taki myk polecam. I jeszcze jak mówiłaś o tym, wrócę jeszcze na chwilę do tego czyśćca leśnego, bo napisałaś w książce, że to jest taki napar, który bardzo często zabierasz ze sobą do pracy, bo on podobno też uspokaja. Wiadomo, że w telewizji potrafi być nerwowo, więc czystek też jest taki wyciszający, nie wiem, ale to jest zbliżone działanie do melisy, czy trochę nie, inaczej? Nie, on jest słabszy. On generalnie bardzo mocno wspiera w ogóle nasze organy, układ trawienny i tak dalej, więc on nie działa tak jak melisa. Jednak dlatego ja go dałam o poranku. On też bardzo oczyszcza organizm. Ja rano dałam te zioła, które działają oczyszczająco na nasz organizm. To jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, że plus minus do około godziny 11 nasz organizm jest w procesie detoksu. On chce się oczyścić z tego wszystkiego, co żeśmy przyjęli jeszcze poprzedniego dnia. Dlatego jak sięgamy na przykład po białko zwierzęce, lepiej, żeby to robić do 15 godziny, bo wtedy jest szansa, że to się w miarę możliwości strawi. Natomiast do tej 11 potrzebujemy jak najwięcej nawodnienia, oczyszczenia organizmu, żeby po prostu ten organizm pozbył się tych metabolitów, pozbył się tych toksyn, które żeśmy nazbierali, a zbieramy zewsząd, po prostu zewsząd. Więc ten czyściec jak najbardziej, tak, dziurawiec, tak, pokrzywa genialna jest, mięta też o poranku, bo ona z kolei orzeźwia. Mówi się, że to zioło studentów, ona tak po prostu samym swoim aromatem orzeźwia. No a wieczorem to już jest zupełnie inna kategoria ziółek.
To do wieczorowej pory jeszcze dojdziemy, ale teraz pora śniadaniowa. Mam nadzieję, że Państwo już jedli kolację. Jeżeli nie, no to chyba popełnicie grzechy kulinarne i po 22 dzisiaj będziecie jeść, bo kiedy spojrzycie na te wszystkie propozycje, które Aga wrzuciła do książki, to zgłodniejecie. Awokado. Awokado faszerowane i pojawia się w opcji zarówno Aga wegańskiej, jak i niewegańskiej. Powiedz, jak się przygotowuje takie cudo, bo ja już jem oczami i mam nadzieję, że Państwo też przystąpią do zajęć praktycznych w swojej kuchni. Ja pragnęłam, żeby ta książka była po prostu kierunkowskazem, żeby dawała inspirację, trochę też edukacji, natomiast żeby była inspiracją i wielokrotnie jedna potrawa wychodziła z drugiej, bo ja bardzo nie lubię marnować żywności, więc jak zrobiłam hummus, jak zrobiłam jakiś farsz tutaj bodajże z kurek, pieczarek i tak dalej, bo ten farsz może być różny, też dopasowujcie do siebie. Ja napisałam we wstępie, proszę Was, kuchnia to nie jest laboratorium i nie trzymajcie się sztywno przepisu. Ilość razy, kiedy na przykład wracały do mnie osoby, mówiły, ja nie zrobię tego przepisu, bo ja nie znoszę tego kuminu. Ja mówię, a to ja bym zrezygnowała z kuminu, ale zrobiłabym przepis. Więc my tak lubimy się sztywno trzymać schematu, jak coś mi nie pasuje, to jest B i F. Nie, kuchnia to ma być miejsce radości, ma być miejsce przyjemności. Dobieraj, ja nie wiem, co z tobą, który z produktów rezonuje, dobieraj je, niech to będzie tylko taki kierunkowskaz. Ja zawsze mówię, nawet jak idę do restauracji, rzadko bywam, ale jak idę, raz na jakiś czas potrzebuję, to ja idę tam po inspirację, po prostu szukam inspiracji. A jak to zrobili, a jak to połączyli, a to mi tam się coś jakieś otworzy w głowie i coś tam wymyślę nowego i tak dalej. Więc ja akurat, jeśli chodzi o śniadanie, ja jestem fanką śniadań białkowo-tłuszczowych, bo owsianki jak najbardziej tak, tylko musimy wiedzieć, że po owsiance szybko jesteśmy głodni, że nasz organizm nadal będzie wołał nasz mózg, organizm białka i tłuszczu. Więc książka nie zawiera przepisów z białkiem zwierzęcym, bo jak zrobić kanapkę z szynką, to my wiemy. I jak posmażyć kotleta, też wiemy. I tych książek, gdzie jest bardzo dużo opcji takich mięsnych, jest bardzo dużo na rynku od zawsze kuchni polskiej. A tu pragnęłam, żeby była opcja wegetariańska, tylko też nie ma produktów, nie ma ryb. Żeby to była opcja taka, gdzie jeśli chodzi o produkty zwierzęce, to jest na przykład ser kozi, jest masło klarowane, jest miód, ale też jajko zawsze daje... Tak, tak. I jest zawsze opcja podawana, co może się pojawić w zastępstwie dla wegan, których wspiera całym sercem i podziwiam, sama nie jestem weganką, ale daję tą opcję, żeby też ta książka była taka uniwersalna po prostu, żeby była inspiracją też dla tych dwóch grup. A jeżeli ktoś potrzebuje dołożyć trochę mięska, no to tam z boku gdzieś sobie dołożę. Natomiast jeśli chodzi o awokado, które... Ja pisałam w pierwszej części książki naturalnie, że gdyby nasz mózg i serce mogły się kochać w jakimś owocu, to kochałyby się w awokado. Nie jestem zwolenniczką rozwiązań takich, żeby to awokado pojawiało się codziennie, bo to jednak jest ślad węglowy, to jest jednak owoc, który wędruje do nas z daleka, ale raz na jakiś czas może się jak najbardziej pojawić i wtedy na przykład jak dodamy do niego jakiś dobry hummus, jak dodamy jajko przepiórcze, już samo połączenie jajka na miękko z awokado, to już jest połączenie białkowo-tłuszczowe. Jak dodamy, tu akurat ja dodałam właśnie farsz z grzybków, bodajże akurat wtedy były kurki, ale możemy dołożyć na przykład dobry chleb na zakwasie i do tego hummus. I jeżeli będą tam ciecierzyca, jeżeli będą jakieś strączki, to będzie już super też źródło białka. I do tego jeszcze oliwa albo oleje różnego rodzaju, nienasycone kwasy tłuszczowe, olej lniany czy olej z pestek dyni, olej z... Właściwie w większości przepisów jest jakiś tłuszcz. Kończę za każdym razem i skrapiamy oliwą, albo dodajemy oleju z pestek dyni, albo z orzechów włoskich. Pamiętajmy, moi drodzy, jak ważne są dla naszego zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe. Naprawdę, z olejem lnianym na czele, który jest numer jeden, jeśli chodzi o zawartość omega-3, ale musimy pamiętać, że to jest, tak jak to jest wspaniały nasz tłuszcz, nasze siemię lniane, to jest to tłuszcz bardzo niestały i on traci ważność 3 tygodnie od daty wytłuczenia i wtedy może stać się już szkodliwy dla naszego organizmu. To jest bardzo ważne, co mówisz. Uśmiecham się, bo pan Piotr mówi, że właśnie w słuchawkach na uszach jest w drodze do kuchni, nie da rady do końca obejrzeć, linianki nie pozwalają, czyli w kuchni podczas jedzenia będziemy towarzyszyć, bardzo dobrze. Tak jak powiedziałaś, faktycznie większość twoich przepisów kończy się takim zdaniem, żeby obficie skropić albo właśnie olejem lnianym i bardzo ci dziękuję za to, że od lektury twojej książki będę już zwracać uwagę nie tylko na datę ważności, ale też na to, że najlepszy podobno jest ten olej lniany, tak jak mówiłaś, 3 tygodnie po tłoczeniu. Ale pojawia się też oliwa. Zatrzymajmy się, Weronika, właśnie, tak? Zatrzymajmy się na chwilę, bo
on jest najlepszy od razu po wytłoczeniu, ale my go możemy spożyć do 3 tygodni od wytłoczenia. 3 tygodnie tylko. Już po, to już koniec, odstawiamy. To jest bardzo wspaniały tłuszcz. Numer 1, jeśli chodzi o kwasy omega-3, które są tak bardzo ważne. To jest taka broń naturalna do walki z wolnymi rodnikami. Tak naprawdę, jeżeli ktoś z nas ma prasę do wytłaczania oleju, to najlepiej byłoby sobie na przykład codziennie wytłoczyć taki pół literatki i sobie taki świeży właśnie popijać czy oblewać śniadanie. A akurat na bieżąco zamawiam olej lniany i co 3 tygodnie mam po prostu świeży i nie ma u mnie śniadania bez tego oleju lnianego. Trzymam go, on jest w ciemnej butelce, musi być w lodówce, nie może stać na zewnątrz. On jest naprawdę bardzo wrażliwy na światło, na temperaturę. Jest skarbem natury, jest cudem natury, ale 3 tygodnie po wytłoczeniu to już jest problem, bo jak tylko zjełczeje, jeżeli cokolwiek się stanie, to niestety staje się bardzo szkodliwy dla naszego organizmu. Dlatego trudno mi zrozumieć sytuację, że w sklepach ten olej lniany nie stoi w lodówce, albo na przykład stoi nad kaloryferami, bo to też widziałam w aptece, albo tam jest najczęściej data ważności. Ale to mnie nie satysfakcjonuje, bo ta data ważności, ona się kończy 3 tygodnie od wytłoczenia. Więc proszę na to bardzo uważać. To jest bardzo cenna wiedza, którą teraz tutaj chomikuję w swojej głowie. Kolejna szufladka się właśnie otwiera i tam będzie sobie siedzieć ta informacja. Słuchaj, porozmawiajmy jeszcze trochę o kanapkach, bo kanapki też się pojawiają w twojej książce, ale na przykład jeszcze nigdy nie jadłam kanapki, na której jest ciepła kasza. A Agnieszka Cegielska takie serwuje, ale nie tylko ciepła kasza, tam jest cała masa smakowitości. Bo ja w ogóle uważam, że kanapki powinny być ciepłe. To nie jest fajne, kiedy na zewnątrz jest zimno. My bierzemy suche i jeszcze dokładamy do tego zimne. Suche i zimne. Mhm. Czy uważacie, że na przykład to dobrze działa na waszą wyobraźnię, już tam bardziej na układ trawienny, który tak natychmiast musi podwyższyć temperaturę tego produktu i to strawić? Zawsze to, co jest cieplutkie i jeszcze szczególnie w naszym klimacie, jeszcze szczególnie teraz, kiedy naprawdę, ja mówię, że przejście zimy w Polsce to jest jak przygotowywanie się na front. Jak to przetrwać, żeby po prostu, wiesz, nie dostać jakimś wirusem. Ja już nie mówię o tym wirusie, o którym się mówi od 2 lat, ale w ogóle jakikolwiek, wiesz, a to zatoki, a to gile z nosa, a to ci coś łamie, a to ci nerki przewieje i tak dalej. No stop kolor jest coś. Więc naprawdę uważajmy na to, żeby to po prostu robić mądrze i suchy chleb i zimne masło, i zimny ser, i zimna szynka. No niestety, ale to nie jest dla naszego organizmu, który po nocy wstaje, ma za chwilę wyjść na przystanek, gdzie będzie hulać ten wiatr i zimno. Więc kanapki jak najbardziej tak, ale te kanapki powinny być ciepłe i znowu oblane tłuszczem, żeby tego tłuszczyku było jak najwięcej właśnie, który będzie też tak naoliwiał od środka i też był potrzebny dla prawidłowego działania mózgu. No ale ja bardzo często właśnie robię na przykład farsz, jak robię wieczorem, nie wiem, spaghetti na przykład, bo węglowodany się sprawdzają wieczorem, bo one tak wyciszają, niekoniecznie rano, ale wieczorkiem. Ja nie mam tu akurat kromka chleba, która jest dobrym chlebem na zakwasie właśnie żytnim i tak dalej, niekoniecznie z mąki pszennej, która niestety została mocno, mocno popsuta, jeśli chodzi o jakość. I ona działa dla naszego organizmu właśnie prozapalnie. Jeżeli ktoś mi dostarczy kilogram porządnej mąki pszennej, to ja chętnie zrobię naleśniki, ale niech to nie będzie po prostu ta mąka bardzo, bardzo przetworzona. Ale jeżeli to jest chleb właśnie dobry na zakwasie, czy orkiszowy, czy żytni. I na to się pojawia masło, które bardzo lubię, prawdziwe masło, którego bardzo potrzebuje o poranku nasza wątroba. I na to właśnie farsz. I ja tu kładę hummus, tu mam na przykład farsz jakiś warzywny, jak jest dynia, cukinia, cebula, czosnek, papryka. I szybciutko podgrzewam na moment. Na to może polecieć jajko na miękko, albo bez jajka, jeżeli są weganie. I do tego jak najwięcej też takim... Myślę, że taką zieleniną, bez której się nie potrafię obyć, każdego dnia to są kiełki. Ja zawsze mówię, że w czwórce wspaniałych tych składników, które dostarczają nam najwięcej tlenu, najwięcej witamin, minerałów, to oprócz alg, które są mniej popularne w naszym kraju i warzyw i owoców, to są przede wszystkim kiełki. Ja zawsze mówię, kiełki to jest życie. Kiełki to jest życie. Więc
zasuwamy te kiełki, gdzie się da. Po prostu każda kanapka powinna tam kipieć tymi kiełkami. Ja czasami robię Aga, tak, a czy ty masz właśnie sama kiełki? Bo jak sobie od razu zwizualizowałam kiełki w supermarkecie, to mam przede wszystkim górę plastiku i drugie pytanie znowu w głowie, że tam też może być chemia, o której nawet nie mam pojęcia, więc czy ty masz coś takiego, że na przykład sama sobie takie kiełki hodujesz? Jeżeli mi się zdarza kupić, to też kupuję ekologiczne, ale nie kiełkowałabym wtedy w plastiku, bo widziałam też kiełkownice, które są plastikowe, ale najlepszym rozwiązaniem to są, słuchajcie, słoiki. Słoiki, nasze polskie słoiki. Znaczy polskie, no. Zagraniczne też mogą być. Słoiki, szkło. Albo talerz, no tak jak robimy na Wielkanoc, rzeżucha i tak dalej. No to przecież rozkładamy legninę, tak? I tak, legninę. Takie prawie lwowskie al ci wyszło. O, no właśnie. I przecież to po prostu na tych talerzach sobie kiełkuje, więc niech to nie będzie. Ja zawsze mówię, dlaczego my tylko od święta stosujemy po prostu coś, co jest bardzo zdrowe, jak właśnie kiełkujemy na Wielkanoc i mak jemy na Boże Narodzenie. A mak, który jest genialnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, powinien być w naszej diecie jak najczęściej. Słuchaj, spoglądam cały czas na komentarze i pani Aga napisała, w zasadzie wywołuje kolejny temat, napisała, ja jem mokre i ciepłe na śniadanie, czyli zupy. O, też tutaj super. Możemy przybić piątkę, to jest cudowne. I muszę państwu powiedzieć, że Agnieszka mnie zaskoczyła nie raz, nie dwa w tej książce zestawieniami owocowo-warzywnymi i na przykład, teraz już serwuję państwu zupę z soczewicy czerwonej w towarzystwie borówek i widzę tam jeszcze płatki migdałów. Aga, powiedz jeszcze trochę o takich nietypowych połączeniach, bo tam na przykład jest też krem z pieczarek z gruszką. W życiu bym sama na to nie wpadła, ale kiedy zaczynam sobie to kombinować w głowie, to chyba bardzo dobrze się łączy. Właśnie. To są takie pychocinki, bo zobacz, soczewica sama w sobie, Weronika, jest no w smaku taka bywa mdła. Tak. I oczywiście ja zawsze, baza zup, tak jak końcówka jest identyczna, sól, pieprz, świeżo mielony pieprz, który jest bardzo zdrowy i właśnie nienasycony kwas tłuszczowy. Tutaj zostawiam wam wybór, oczywiście może być to zawsze oliwa z oliwek, ale wiele innych warto by było wprowadzić i one też podbijają smak, jak na przykład olej z orzechów włoskich czy olej z pestek dyni, genialne. No bardzo luksusowo, to już jakiś tam kapka oliwy truflowej, to już jakby powiedział mój syn, bardzo prestiżowo. natomiast ta soczewica sama w sobie i ma taki mdły smak. Często ludzie mówią, ja nie lubię, bo jest mdła. Ale spróbujcie zrobić tą zupę właśnie, tak jak zresztą w tej książce chyba najwięcej przepisów jest z zupami, które kocham, tylko żadna nie jest przygotowana na kości z żeberkami, czy tam, nie wiem, żeberka z kością, czy na właśnie kawałku mięsa, bo nie ma takiej potrzeby. One są przygotowane na goździkach, na kuminie, z cebulą, z czosnkiem, na maśle klarowanym. Mają w sobie 2-3 plasterki imbiru. Tego w ogóle nie czuć, bo to jest taka baza właśnie wzmacniająca odporność, ale też fajnie, jak te produkty się, te skarby natury się z tym gotują. Najpierw to podprażam, potem zalewam wodą i się gotuję, blenduję. Ale tak naprawdę clue jest na górze, bo każdy smak w naszym życiu, czego mnie nauczyła medycyna ajurwedyjska, jest bardzo ważny. Nam smakuje wtedy, kiedy to ze sobą właśnie łączymy. I ta mdła soczewica w połączeniu, słuchajcie, z esencjonalnymi borówkami. Ja mam borówki akurat zamrożone jeszcze z lata, bo ja tam do lodówki, do zamrażarki pakuję to, co mogę uchwycić latem i później dodaję, żeby starczyło zimą. I do tego płatki migdałów i na przykład listek mięty. To naprawdę jest zupełnie inny smak tej zupy. Spróbujcie. Słuchaj, pojawiają się jeszcze pytania odnośnie oleju lnianego, więc od razu przekazuję. Bogdanka pyta, co z olejem lnianym biotrzymanym w lodówce od chwili wytłoczenia? Czy przydatność takiego oleju również wynosi 3 tygodnie? Chyba tak, co? Nie zrozumiałam pytania. W sensie, że sami tłoczymy, czy zdobyliśmy taki olej, czy jak? No wyobrażam sobie, że mamy olej lniany biotrzymany w lodówce od chwili wytłoczenia. 3 tygodnie. Od daty wytłoczenia 3 tygodnie, czy sami sobie wytłoczymy, czy jak, czy jest data wytłoczenia 3 tygodnie, ale trzymamy, pamiętajmy, w lodówce, nie wolno nam oleju lnianego trzymać na zewnątrz. Tak jak już olej konopny, który też ma bardzo dużą dawkę omega-3, już jest olejem bardziej stałym, tak olej lniany jest wspaniały, ale to też jakby w kontekście chorób z autoagresji, autoimmunologicznych, zobaczmy omega-3, jak one są ważne do walki z wolnymi rodnikami. Więc jest naprawdę ważny olej, ale tak bardzo niestały. Więc pamiętajmy o tym, żeby jednak, zresztą w ogóle uważam, że w kontekście ziół czy skarbów natury, to wszystko potrafi działać, tylko chodzi o to, żeby
umieć z tego korzystać mądrze. To tak samo jak czosnek. No słyszymy, czosnek naturalny antybiotyk. Ale jaki czosnek? Który czosnek? Imbir? Imbir w żaden sposób. Ten, który leży często w sklepach, hipermarketach, który wygląda jak jakiś mutanty. Imbir, prawdziwy imbir, to jest wachlarz. Ja go pokazałam w książce. Zresztą jest na YouTubie, na moim kanale Naturalnie od Kuchni, odcinek o imbirze i pokazuję, jak rozpoznać ten imbir prawdziwy, czyli no, w tym wypadku szukać w sklepach ekologicznych, ale on wygląda jak wachlarz, on jest piękny, on nie jest jakimiś dwoma po prostu kulami mutantami. Tak, to jest po prostu, nie mówiąc już o tym, jak przekroimy, jaki on ma kolor. To samo dotyczy czosnku. Jeżeli my idziemy do sklepu, zwróćmy uwagę, skąd jest czosnek. Nie sięgajmy po czosnek chiński. My żyjemy w kraju, gdzie czosnek rośnie na wspaniałych glebach, w zagajnikach, na glebach, które odpoczywają. Dlaczego mamy kupować chiński czosnek, który rośnie na glebach, które są zanieczyszczone metalami ciężkimi? Ale po co nam chiński czosnek, który nie ma nic wspólnego ze zdrowiem? I teraz kolejna rzecz. My czosnek jemy dlaczego mówimy, że to jest naturalny antybiotyk? Bo my go spożywamy dla alicyny. Ale żeby ta alicyna się uwolniła, to nie może być tak, że my tak weźmiemy ząbek czosnku i zaczynamy gryźć. Nie, bo żeby uwolniła się alicyna, potrzebujemy do 10 minut ze względu na to, że ten czosnek potrzebuje powietrza, tlenu, żeby ta alicyna się pojawiła. I teraz wiele osób mówi, no dobrze, no ale jak ja wrzucę na patelnię, to nic nie będzie. Nie, nie, nie. Jeżeli wrzucamy na masło klarowane czy tam na oliwę na moment, to rzeczywiście zniknie witamina C, ale my czosnku nie jemy z powodu witaminy C i wiele osób też ma problem z trawieniem czosnku, bo on jest taki no, konkretny. Już dużo lepszym rozwiązaniem dla osób, które mają problem z trawieniem czosnku surowego, jest czosnek niedźwiedzi, który też jest wspaniały. Ale wystarczy... Zalany też oliwą na przykład. Też, nie? Oj, też. I czosnek ten normalny, jak kroimy w plasterki, czy w moździerzu, jak tam różne są te wyciskarki, to czekamy do 10 minut. I wtedy możemy wrzucić na moment na patelnię, na sekundę. To wtedy może być na oliwie. I to jest moment i wtedy on jest lżejszy do strawienia, ale ta alicyna potrzebuje, żeby się uwolniła, żeby była naturalnym antybiotykiem, potrzebuje tego powietrza. I kolejna rzecz jest taka, że nawet jeżeli jesteśmy mocno przeziębieni i tutaj szczególnie uwaga do panów, którzy lubią z tym przesadzać, to moi drodzy, bardzo ważne jest to, że dwa ząbki na głowę, mniej więcej dwa ząbki na głowę. A dlaczego? Czym może ten, że tak powiem, bo nie wolno. Bronić? A czy nie wolno. Jeżeli bierzemy antybiotyk, to bierzemy całą paczkę od razu? No nie. No nie wolno, dlatego że nam obciąży to chociażby serce. Mamy często takie odczucia, jeżeli ktoś przedobrzy z czosnkiem, weźmie go więcej, to zaczyna mocno rozrzedza też krew. Także zwróciłabym uwagę na to w kontekście osób, które mają z tym problem. Aga, dwa pytania podobne. Zuza pyta pani Agnieszko, co poleca pani do lunchboxa dla dzieci? I drugie pytanie od pani Malwiny, a co dziecku, Aga, zaproponujesz do szkoły jesienią? Co jest na przykład z tych przepisów, które państwo znajdą w książce, włożyłabyś albo do takiego pudełeczka do szkoły, albo po prostu zaprosiła na ciepły obiad do siebie? No, ja bym pragnęła, żeby dzieciaki więcej kasz jadły. Kasze, słuchajcie, to są produkty mojego dzieciństwa. Ja byłam wychowana w dużej bliskości z naturą. No, mięso tam się pojawiało bardzo rzadko, no bo kto by podniósł rękę na krowę, która dawała mleko, jajka, śmietanę i tak dalej. Więc nasze pożywienie to były głównie kasze, tam stały u dziadków worki z kaszami, różnymi kaszami. I te kasze się pojawiały w różnej odsłonie, dlatego one też w tej mojej książce są. I znowu, zresztą przepis, który też zaserwowałam na YouTube, jest to kasza gryczana niepalona, no wspaniałe źródło białka i nie tylko, no to ta kasza gryczana nasza jest genialna. Ale połączyłam ją między innymi właśnie z boczniakami i z dynią, a posypałam granatem, żeby ona była też taka nie mdła, a esencjonalna. Więc ja bym uwielbiała, żeby dzieciaki więcej kasz jadły, bo to po prostu jest bardzo odżywiające dla naszego organizmu, dla naszego ciała, dla mózgu i bardzo też wspiera odporność. No i zupy, słuchajcie, zupy mają moc.
Ja uważam, że zupy akurat w naszym klimacie. O, i ten przepis to jest ostatni przepis kanału na YouTube, Naturalnie od Kuchni, i się śmieję, że to jest genialne. Ja uwielbiam w ogóle krem z marchewki. My tak rzadko robimy. Przecież w Polsce mamy naszą wspaniałą marchew. Możecie wymienić, możecie tą marchew zblendować. Ja akurat ją połączyłam z papryką, żeby troszeczkę tak dodać smaczku. I oczywiście jest tam podstawa: dwa ząbki czosnku, cebula, właśnie kumin, imbir, ale też możecie dodać czy bataty, czy trochę dyni. Ktoś mi dzisiaj wysłał maila i mówi, że ratował dynię, bo się bał, że się zepsuje, to do tej marchwi, bo miał tylko dwie marchewki, dodał dyni. Ja mówię, wspaniale. I to jest właśnie to, o czym pisałam we wstępie książki. Kombinujcie. Że po prostu kombinujcie i nacieszajcie się tym. To jest radość. Słuchajcie, gotujcie z jak najlepszymi emocjami i cieszcie się tym, że możecie gotować po prostu, bo te emocje przy tym gotowaniu mają też olbrzymie znaczenie, bo to są te przyprawy, którymi przyprawiamy nasze potrawy. Słuchaj, ja też sobie po lekturze twojej książki pomyślałam, że chyba jesteś osobą, która lubi ogórki kiszone, bo to górki kiszone się bardzo często przewijają. Tutaj też możemy przybić piątkę, ale bardzo mnie zainteresował hummus na przykład z cukinii. Zresztą tam jest kilka przepisów na hummus. Ten dyniowy też brzmi obłędnie, więc przejdę do zajęć praktycznych w kuchni. Ale powiedz trochę o tych pastach hummusowych i o tym, że ty czasami też dodajesz do tego twarożek kozi, żeby było chyba tak konsystencja bardziej taka aksamitna, tak? Wiesz co, konsystencja to jedno, ale ten twarożek kozi, taki twarożek typowo kozi, bardzo tak równoważy smak, bo jeżeli mamy na przykład w takim humusie czosnek, mamy na przykład tutaj cukinię, no tak naprawdę humus to z większości można zrobić. Te pasty, słuchajcie, one się tak genialnie sprawdzają, bo robimy je raz na kilka dni, wstawiamy do lodówki w słoiczek i po prostu naprawdę one, czy do nawet ziemniaki posmarujesz tą pastą, warzywa posmarujesz tą pastą, kanapkę posmarujesz tą pastą, do spaghetti masz, proszę bardzo, no, cokolwiek byś nie miała, możesz dodać tej pasty, ale też bardzo dobrze jest, znaczy mi akurat to smakuje, bo ten twarożek kozi daje takiego aksamitnego, rzeczywiście taki, jak to po angielsku takie ładne słowo jest, flavor, taki fajny, taki smak właśnie, jest jakaś taka, się pojawia w tym połączeniu, no, może nie słodyczy, ale jakiś rodzaj aksamitu. I często to robię i dodaję, ale i suszone pomidory. I słuchajcie, no, ważne jest, żeby dać czy garść pestek ze słonecznika, czy orzeszków pini, na przykład różne, bo pesto bazyliowe jest z orzeszkami pini, no bo kto widział we Włoszech, nie dodać do pesta bazyliowego pini. Więc, ale na przykład do naszych tutaj opcji, to dodaję często nasz przypolskie ziarna słonecznika, bo uważam, że one są też genialne i też wspaniałe źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, źródło cynku też, tak samo jak pestki dyni, więc one się pojawiają właśnie po to, żeby jak najwięcej było bogactwa w takim humusie, a na górze jest ogórek kiszony, bo Polska stoi ogórkami kiszonymi i te ogórki kiszone są świetne, dlatego że one genialnie wspierają nasz układ odpornościowy, bo co? Bo probiotyki, naturalne probiotyki, więc jeżeli ktoś może, to niech po te ogóreczki teraz sięga i po kapustkę kiszoną jak najczęściej. To ja też powiem, że w książce znajdziecie też przepisy dla tych, którzy mają słabość do słodyczy. No i na przykład są obłędnie wyglądające ciasteczka lawendowo-owsiane, ale są bardzo też naleśniki orkiszowe. Placuszki orkiszowo-jabłkowe z owocami i świeżą miętą, owoce na ciepło, ale też są soki i pojawiają się goście. To ja może pokażę jedną z gościń twoich, zresztą naszą wspólną znajomą, którą ja poznałam na zajęciach z języka angielskiego, słuchaj. Ty nie wiem w jakich okolicznościach. Więc przedstawmy panią doktor Danutę Myłek. Ona się pojawiła w twoim cyklu Przy szklaneczce soku. Jaki sok pani doktor zaproponowała i powiedzmy, w czym ona się specjalizuje? Bo to bardzo barwna postać. Oj, pani doktor to jest taka moja przewodniczka, zresztą osoba, pani doktor oficjalnie mówi, bo akurat ja spisałam te odcinki, które żeśmy nagrali, bo to był cykl, który żeśmy nagrali na mój kanał Naturalnie od Kuchni. Pragnęłam, żeby różne osoby, różne z różnych dziedzin osoby, i sportowcy, i lekarze, i moi nauczyciele, bo jest też pani profesor Wawer, też moja pani profesor właśnie z farmakognozy, i żeby to te osoby pokazały swoje pomysły na sok, no bo nam się wydaje, że to zazwyczaj a marchewka, a może w porywach jarmuż, a jabłko i tak dalej, a właśnie te osoby pokazują jak
one wyciskają te soki. I jak na przykład pani profesor Wawer wyciska sok, gdzie dodaje kapusty kiszonej do tego soku. I słuchajcie, to był jeden z lepszych soków, jakie kiedykolwiek piłam. Albo surową paprykę. A pani tutaj, doktor nauk medycznych, pani Danuta Myłek, to już był sok, naprawdę mistrzostwo świata. Tam była już taka mieszanka wszystkiego i tak wytłumaczone konkretnie. No przepis jest też na ten sok w książce Naturalnie i Ziołowo, a cały materiał jest na YouTube. To można zobaczyć, jak, z jaką pieczołowitością, z jaką wiedzą pani doktor, która jest między innymi autorką książki Od lekarza do kucharza, świetna pozycja, i oswoić alergię. W jaki sposób pani doktor właśnie przygotowuje ten sok? Ty miałaś przyjemność poznać panią doktor, więc wiesz, jak pani energetyczną doktor potrafi... osobą jest. Zresztą pani jest doktor, najlepszą zresztą... reklamą tego, o tak. czym mówi, prawda? Ale też pani doktor w materiale, to nie jest żadna tajemnica, bo pani doktor mówi o tym, ile ma lat i że już jest bliżej 80 niż dalej i że ona po prostu tańczy, śpiewa, recytuje i przede wszystkim stawia na to zdrowe żywienie i też prowadzi bardzo dużo właśnie pacjentek, między innymi z Hashimoto. To prawda. Ja pamiętam, że rozmawiałam z nią właśnie o przeciwciałach i o diecie i o wszystkim, ale oprócz tej medycznej wiedzy ujęła mnie właśnie taką osobowością i głodem uczenia się nowych rzeczy. Chodziło chyba na tańce. Niesamowita osobowość. Ale wśród gości pojawia się też, słuchaj, Artur Zagajewski, bardzo często zresztą u ciebie tak. na kanale Naturalnie od Kuchni. I tam rozmawiacie między innymi o soku aloesowym i powiedzmy, jaki to musi być aloes, bo to też jest istotne, po co sięgamy. Tak, pan doktor Artur Zagajewski, wspaniała też postać, wielka wiedza i guru mój, jeśli chodzi, no znamy się tyle lat, zresztą pan Artur, podobnie jak pani doktor czy pani profesor Wawer, to są osoby, które często w poprzednich książkach dzieliły się też swoją wiedzą, bo to tacy moi nauczyciele, przewodnicy, ale doktor Artur Zagajewski często gości na YouTube, bo lubimy ze sobą też pracować i się uzupełniać tą wiedzą. I pan Artur zaproponował sok właśnie z aloesem. Patrzę tak, bo tutaj kątem oka widzę ten mojego przystojniaka, ten aloes, który mi towarzyszy od wielu, wielu lat w takiej doniczce właśnie prawie po babci glinianej. I ten aloes, odmiany aloe vera, gdzie kawałeczek, ja zawsze mówię, że to jest wspaniały, bo jeżeli odetniemy na dole, zresztą też jest cały odcinek o aloesie na kanale z panem Arturem, jak odetniemy jedną gałązkę, to my sobie ją chowamy do lodówki i tak po 2 centymetry możemy dodawać. Obieramy ze skórki, dodawać do soku, właśnie do wyciskarki, ale też to jest wspaniały kosmetyk, słuchajcie, to jest naturalny botoks, to jest najlepszy botoks obok olejku skadzidłowca i białka kurzego, no ale trudno tam myśleć o tym, że teraz będziemy białkiem kurzym się, ale jak ktoś chce przed Sylwestrem. Dlaczego nie? Ale słuchajcie, no to wyobraźmy sobie, Weronika, jak to białko kurze on nas tutaj ściągnie, ale ten aloes to jest wspaniały, pielęgnacyjny właśnie eliksir dla naszej skóry, więc jak ja już sobie tam tą gałązkę odetnę, to tak właśnie do soku, tutaj serum na buzie i tak dalej. Także różne są opcje właśnie, po które można sięgać i staraliśmy się pokazać to, w jaki sposób z tych skarbów natury można, które nas otaczają, sięgać w sposób taki rozsądny i mądry, nie krzywdząc tego świata natury, tej mamy Ziemi, a jednocześnie ten świat natury się z nami dzieli tymi wszystkimi skarbami. Drodzy Państwo, ja obiecałam dzisiaj, że książki będą szukać dobrych domów, więc proszę tak, udostępniamy dzisiejsze spotkanie i wpisujemy hashtag rozmawiam, bo lubię w komentarzach pod dzisiejszą rozmową. Będziemy uruchamiać naszą maszynę losującą, bo słuchaj, takiej maszyny się tutaj dorobiliśmy, rozmawiam, bo lubię, więc zaraz będziesz w komisji gier i zakładów, będziemy zwalniać bęben maszyny losującej, więc tak, udostępniamy i hashtag rozmawiam, bo lubię. Ja myślę, że też bardzo dobrze na układ odpornościowy, Aga, działa poczucie humoru. I znalazłam, słuchaj, w archiwach, to mi wpadło w ręce zupełnie przypadkiem, opowieść twojego kolegi z pracy, jest to opowieść Bartka Jędrzejaka, o pewnej herbatce, którą mu kiedyś zaserwowałam. Nie wiem, czy jesteś gotowa na tę opowieść. Ale ty zaserwowałaś, czy ja? Ty zaserwowałaś. Ja. Okay. Tak, a jakie były skutki, nie wiem, czy pamiętasz, ale Bartek włożył tę opowieść do kategorii najbardziej bohaterska rzecz, jaką przeżyłem w telewizji. Jesteś gotowa i Państwo też? No, co? Jestem bardzo ciekawa. No to słuchaj, ja tu jeszcze tylko ten komentarz zdejmę i teraz uwaga, uwaga, Bartek Jędrzejak pojawia aż się. Boże, dwie słuchawki. Wkładaj i jedziemy. Mój najbardziej bohaterski wyczyn w telewizji? Poproszę.
No więc było to lata temu w studiu TVN24. Jedna z moich koleżanek, była zima, jedna z moich koleżanek zadała mi pytanie: Bartek, zrobić ci herbaty? Ja mówię, z wielką przyjemnością. Zrobiła mi herbaty, napiliśmy się herbaty, chwilę porozmawialiśmy i odbieram telefon. Bartek, proszę do studia, pogoda dla TVN24. No więc staję na tej wielkiej plaźmie w studiu TVN24, zaczynam robić pogodę i nagle zaczyna mi się robić gorąco, włoski na rękach stają mi dęba, pot leci mi po czole, a w żołądku czuję takie brrrr. Właśnie obawiam się, że to będzie żołądkówka, to jest najgorszy koszmar. Ja mówię, Matko Święta, mówię, będę pierwszym prezenterem, który się zesrał na wizji. Dramat. Słuchaj, ja nie wiem, jest taka godzina, że możemy już o tym powiedzieć. Możemy. Jak bardzo chcę, to zaczyna ci się robić gorąco. Wiesz, pędzisz do domu, bo ci się bardzo chce i nagle masz tak. Drzwi na górze zamek zamknięte, na dole zamknięte. Nie masz klucza. Winda zepsuta, po drodze zaczepia cię jeszcze sąsiad, potykasz cię własne sznurówki, jak już dobiegasz do tych drzwi, wkładasz klucz, to się okazuje, że klucz jest z drugiej strony, musisz zadzwonić do domu, żeby ci ktoś go wyjął. Więc ja mniej więcej tak się czułem. Ledwo dałem radę. A jest, to się popłaczy. Po czym wchodzę do redakcji i mówię: Aga, co ty mi zrobiłaś? Ona: no zrobiłem ci herbatę. Ja mówię: ale jaką? O, zrobiła mi czerwoną herbatę Purerch, jakąś taką przeczyszczającą na żołądek. Mówię: no to strasznie ci dziękuję, bo właśnie przed chwilą zrobiłbym spodnie na wizji. To był mój taki największy wyczyn, dałem radę do końca, ale wiesz, co jest niesamowite, taka... Ale poczekaj, czy to była Agnieszka? Ale to była Agnieszka Cegielska? Tak, Agusia mi zrobiła. Musiałam nazwać winną. Tak, Agunia mi zrobiła czerwoną herbatą. Aga zawsze lubiła rumianki, czerwone herbaty, różnego rodzaju jakieś tam ziółka, no tam sobie zawsze, bo Aga bardzo zdrowo żyje i tak naprawdę już, by the way, Aga jest bardzo taka, jeśli chodzi o jedzenie, bardzo uważa i dba o organizm. Dała mi czerwoną herbatę, tak żebym się wyluzował, ale wiesz co, to jest straszne, taka walka z organizmem, to była walka o przetrwanie, być to był dramat. No i co, poprawił ci się nastrój? Oj, się popłakałam. Ja się nasze spotkanie umalowałam sobie rzęsy, no, ust koralejszy. Ja też nie widziałam, ale też się popłakałam drugi raz. Wszyscy zawsze do mnie przychodzili, no teraz w czasie, wiadomo, tutaj COVID-u jesteśmy bardziej rozdzieleni, ale zawsze przychodzili, no ale cegła, ale daj coś, ale cegła, ale pomóż, ale cegła, ale coś tam i w ogóle. Więc ja nie myślałam, że Bartosz jest tak wrażliwy. No ja też nie wiem, ile on ją parzył, w sensie jak długo ona stała, nasiąknęła i słuchaj. O Jezu, no już tam od razu. Ale moi nauczyciele zawsze mówili, że dobre przeczyszczenie organizmu raz na ruski rok też nie jest złe. Może niekoniecznie wyjście na żywo, ale... Ale też chciałam powiedzieć, że tak działa. Ja właśnie się zastanawiałam, ale od razu tak mi przemknęło, myślę, nie, niemożliwe, że ja mu dałam liść senesu. Ja go to nazywam łamany na liść sedesu, bo jak wypijesz liść senesu, to jeden kierunek zawsze obierasz na sedes. Ale to była zielona. No i no, czerwona herbata, ale rzeczywiście nawet na wrażliwe organizmy i czarna herbata może tak podziałać, więc no... Tak. Trzeba słuchać potrzeb swojego organizmu i traktować go z czułością, ale też dobrze jest się pośmiać. Słuchajcie, ja zawsze mówię, nie bierzmy życia tak do końca na serio. Pamiętajmy o tym, że te dobre emocje, a szczególnie radość, bo dużo mówimy o miłości i wdzięczności i to są wspaniałe emocje, ale radość jest taką emocją, słuchajcie, o właśnie, że możemy się popłakać. Najpiękniejsze zmarszczki mamy od uśmiechania się. Wiecie, jak radość potrafi po prostu wzmocnić układ odpornościowy? Wiemy, że najcudowniej jest obcować z ludźmi, którzy mają dystans do świata i się pośmiać. No Bartek tutaj dał czadu. Ja właśnie uwielbiam Bartka za tą dosłowność. Ja wiecie, że mam powiedzieć, że po prostu mało tam, wiesz, nie narobił w gasie i tak dalej. I to kupujesz, bo to jest... Jak mówisz prawdę, to nie musisz pamiętać, co powiedziałaś, dlatego pamiętajmy, że radość jest dużo, dużo fajniejsza. Wracam, słuchaj, często, bo ostatnio byłam na wykładzie pani profesor Ochojskiej-Jośko, właśnie wspaniały, zresztą też ci polecam, o Weronika, tobie polecam, rozmowy przy kawie, książka pani profesor ostatnia na temat stresu, traumy i w ogóle idealna książka szyta na miarę teraz, obecnych czasów, zresztą pani profesor jest też ekspertką nie tylko z dziedziny epidemiologii, ale
też z dziedziny właśnie stresu. Genialna książka, polecam, naprawdę, o teraz właśnie mnie oświeciło. To jest osoba, z którą powinna się porozmawiać, szczególnie na te czasy. I pani profesor jak wspaniale mówiła na wykładzie, jak powinniśmy pilnować tych swoich emocji i jak one są ważne i jaką krzywdę robi sobie człowiek, który na przykład czegoś lub kogoś nienawidzi, już tym bardziej kogoś. Że tak naprawdę pani profesor użyła bardzo mocnych słów, ale ja je puszczam dalej w świat, bo one działają na wyobraźni. Jeżeli ty kogoś nienawidzisz, jeżeli ty nie wybaczyłaś i ty chowasz to w sobie, ale złorzeczysz, no jesteś zawistna, zazdrosna, czy to oczywiście dotyczy też panów, to tak naprawdę gdyby spojrzeć na to pod kątem tego, co się dzieje w twoim organizmie, to uśmiercasz swój mózg. Więc zastanów się trzy razy. Jeżeli chcesz coś złego powiedzieć o drugim człowieku, czy w ogóle, dlatego ja tak bardzo unikam tych wszystkich właśnie rozmów, które niby są opiniotwórcze, ale tak naprawdę dzielą ludzi. I zwróćmy uwagę na to, że zresztą moja babcia ukochana właśnie też mówiła, jak masz powiedzieć coś złego o drugim człowieku, to nie mów wcale, przemilcz to, a jak mówisz, masz powiedzieć coś dobrego, to wykrzycz to całemu światu. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, że to, czym się karmimy, ale też jakie słowa z nas są wydobywane, w jakich emocjach my gotujemy. Ja często wracam do takiego eksperymentu, który był robiony, jak dwóch kucharzy gotowało tą samą potrawę z przepisu. Nie było takiej możliwości, że oni mogliby, o jak wspaniały Piotrek Kucharski, tutaj zaszaleć, prawda? Tylko obydwaj mieli te same przepisy. I potem 20 osób jadło tę samą zupę. I okazało się, że wszyscy wybrali zupę jednego z kucharzy. Okazało się, że ten drugi właśnie przychodził bardzo traumatyczny moment w swoim życiu. Zobaczcie, co się zdarzyło, z jakimi emocjami. Oni nie dodawali nic od siebie jako świetni specjaliści, tylko gotowali z danego przepisu danych produktów. I nagle ci, którzy jedli, nie wiedząc, jakie były sytuacje życiowe tych osób, wszystkie osoby wskazały zupę jednego z kucharzy. Przypadek? Nie. Emocje mają olbrzymi wpływ na nasze życie, zdrowie i również na nasze potrawy. Aga, pojawił się tutaj genialny komentarz odnośnie tego, odnośnie herbatki, którą zaparzyłaś Bartkowi. Piotrek z Londynu pisze, i tak delikatna chmurka prawie wywołała burzę na wizji. Bardzo dziękuję i kocham Państwa poczucie humoru i to nasze myślenie równoległe. No i drodzy, uruchamiamy po raz pierwszy maszynę losującą. Zaraz zobaczymy, do kogo się uśmiechnie los. My już tutaj w naszych okienkach obserwujemy losowanie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wow, to jak zaraz koło zobaczymy. Fortuny. Koło fortuny. Książkowe koło fortuny. Pani Edyta Jaworska. Pani Edyto, brawo! Bardzo gratulujemy, bijemy tutaj brawa. I pani Edyto, tradycyjnie po programie poproszę, żeby pani do mnie napisała 2-3 słowa na rozmawiam, bo lubię gmail.com. Ustalimy po prostu adres, żebyśmy mogli wysłać pani książkę. Po raz drugi od razu uruchamiamy maszynę, po raz drugi za chwilę zrobimy to po raz trzeci. Można? Pewnie. A ja Aga, jeszcze cię tak zwanym... obfitość. W tak zwanym międzyczasie cię jeszcze, słuchaj, zapytam o mafiny cukiniowe, bo one jakoś tak bardzo... Pani Iwono, gratuluję i też poproszę o maila, a Aga, opowiedz trochę o tych mafinach, a my uruchamiamy po raz trzeci maszynę jeszcze. Bo ja w ogóle kocham mafinki, ja kocham foremki. Ja w ogóle... Kiedyś moja serdeczna koleżanka jak przyszła do mojej kuchni i otworzyła trzy szafki i tak zobaczyła na te wszystkie moje, o i pani Barbara, pani Basia, gratulujemy tak. Z całego serca pani Basi. I zajrzała do moich szafek, bo ja skupuję zawsze ze wszystkich możliwych, z różnych podróży, przywożę sobie talerzyki kolorowe, wszystko. Zresztą często osoby mnie pytają na YouTube, jak jest materiał, skąd ja biorę te wszystkie talerzyki. Ja nie wiem, no one są zwiezione z różnych stron, z różnych sklepów, takie pojedyncze. Często w sklepach jak jest wyprzedaż, to ja, o, stoi sobie jeden mały talerzyczek niebieski, to ja go wezmę za 5,50. I potem się tak robi kolorowo, ale weszła moja koleżanka właśnie serdeczna i tak otwiera moje szafki, bo była nowa kuchnia, otwiera i mówi tak, o Jezu, to co, będziemy się bawić w dom? I to było takie, wiesz, takie ładne. Dziewczynki, i co, będziemy się teraz bawić w dom? Ale masz tu zabawek. No właśnie, ja się tym bawię, ja to uwielbiam po prostu. I te mafinki. Ja nie mogę chodzić do sklepów, gdzie z gospodarstwem takim domowym, bo zaraz wyjdę z jakimś wałkiem albo innym sprzętem. Ale te mafinki kocham. I nie tylko właśnie takie mafinki ciastowe, ale też warzywne. Właśnie zamiast tego, jak masz mąkę, jajko i tak dalej, cebulkę, czosnek i tak dalej, ziółka, to zamiast na przykład owoców,
to dodaj warzywa. Po prostu i wyjdą takie super mega muffiny. To jest tak dobre, że zgłodniałam. Ja też zgłodniałam, a w ogóle tak jak mówię, że się karmimy radością i życzliwością, zawsze mnie Państwo obezwładniają i mówię to z czystego serca, kiedy gratulujecie wygranym i nie ma nich pretensji, dlaczego nie on, tylko Państwo tutaj biją brawo i gratulują dziewczynom. Pozdrowienia dla dziewczyn, bardzo Wam dziękuję wszystkim, którzy są po drugiej stronie za taką piękną postawę. Ja bym jeszcze Cię zapytała, Agamusze, ponieważ jestem kapustocholikiem i kapusta w przeróżnych postaciach, to jest coś, bez czego sobie nie wyobrażam życia. U Ciebie jest taki przepis, który chyba będzie miał w sobie sporo słodyczy, bo tam jest kumin, ale jest też morwa, śliwki, rodzynki, żurawina. Powiedz trochę o tej kapuście więcej. To jest właśnie kapusta, słuchajcie, bo no wiadomo, że nam się kapusta kojarzy z bigosem. Tylko musimy pamiętać, że bigos jest dla naszego organizmu, ja nie mówię, że on nie jest smaczny, tylko jest wyzwaniem, jeśli chodzi o trawienie. No bo tam jest kapusta smażona, już jest smażona, jeszcze dołożymy mięso, no to smażona kapusta plus mięso, a jeszcze pajda chleba, no to tam już potem jakaś naleweczka, miętóweczka musi wjechać, żeby to pchnąć i strawić. Ale teraz możemy zrobić też inną opcję, taką bardziej delikatną, a musimy pamiętać o tym, że my z racji swojej diety mamy układ trawienny, który często pozostawia wiele do życzenia i często jest tak, że właśnie mówimy, o, coś tam nam leży na żołądku i tak dalej, bo mamy problemy z trawieniem. I tą kapustę można zrobić na przykład wspaniale teraz na święta i nie tylko. Zwróćmy też uwagę, że jednak wieczerza wigilijna w naszym kraju jest wieczerzą wegetariańską. Bez mięsa, mięsiwa wjeżdżają zazwyczaj o pierwszy dzień świąt. Więc mamy idealny moment, kiedy możemy taki przepis zaserwować. Zresztą ja ten przepis też wyserwowałam na YouTube. On jest też między innymi właśnie w książce Naturalnie Ziołowo. Czyli bierzemy kapustę kiszoną, najpierw rozgrzewamy. I tutaj wersja jest... Obie wersje są dostępne, bo albo masło klarowane, albo olej kokosowy i on się naprawdę bardzo dobrze łączy z tą kapustą, bo słodki olej kokosowy z kwaśną kapustą, świetne połączenie, zrównoważone natychmiast. I dodajemy kuminu, bo ten kumin jest strażnikiem właśnie trawienia, jest taką przyprawą, bez której kuchnia ajurwedyjska nie wyobraża istnienia. Ten kumin jest wszędzie, bo on po prostu jest takim strażnikiem układu trawiennego. Więc dajemy ten kumin, możemy dodać goździki, możemy nawet dodać troszeczkę imbiru, wszystko właśnie po to, żeby wspierać układ odpornościowy. No i smażymy tą kapustę. I pamiętajmy o tym, że za wzdęcia z kapusty kiszonej są odpowiedzialne olejki eteryczne, nie mięso. To już jest kwestia jakby czego innego połączenia, ale olejki eteryczne zawarte w kapuście kiszonej. I żeby one się ulotniły, to my tą kapustę kiszoną musimy po prostu smażyć przy otwartym garnku, żeby on nie był zamknięty, bo wtedy te olejki zostaną, ale już jak parzymy lipę czy ziółka, to zamykamy kubki, zamykamy, bo olejki eteryczne, te najcenniejsze, mają zostać tu w środku. To ma się zaparzyć, jak zostawimy otwarte. Nigdy te zioła nam się odpowiednio nie zaparzą. Więc olejki eteryczne tu zatrzymujemy, ale w kapuście kiszonej niech wyparują, bo wtedy ta kapusta kiszona smażona będzie dla nas łatwiejsza do strawienia. No i potem do tej kwasowości ja dodaję właśnie orzechy, dodaję daktyle słodkie, dodaję morwę, żurawina może być. Naprawdę to jest taka kapusta kapusta smażona, już wtedy nie kiszona, ale taka esencjonalna, ale też bardzo bogata. Nawet panowie, kiedyś oszukałam ekipę Dzień Dobry TVN, oni myśleli, że zjedli normalnie, regularny bigos. Nie zorientowali się, że tam, bo jeszcze śliwki tam dodałam, nie zorientowali się w ogóle, że tam nie pływało żaden kawałek właśnie mięska. I potem dzwonili do mnie i się dziwili, że się tak dobrze czuli po tej kapuście, bo mówią, no ale mówi do mnie operator Tomek, ale mówi cegła, ja normalnie jak mi teściowa zrobi, to ja umieram 2 dni po tym bigosie. A tu mi nic nie było. Ja mówię, Tomuś, bo tu mięsa nie było. A on mówi do mnie, co ty gadasz, niemożliwe, przecież tam tyle tych kawałków pływało. Ja mówię, Tomuś, ale to nie było mięso, to były daktyle śliwki. Mówi, nie wierzę ci, nie wierzę. Mówi, nie wierzę. Ale mówi do mnie na koniec, wiesz, ale ja naprawdę się tym najadłem. Ja mówię, no właśnie, o to chodzi. Bo panowie to chcą się najeść, a ja tak proponuję, żeby się najedli, ale nie padli. Bo jak oni się najedzą właśnie tego normalnego, regularnego bigosu, to potem padają na kanapę i dwie godziny nie ma z nimi kontaktu, bo tyle trwa proces trawienia. Wchodzą w stan hibernacji.
Tak jak napisała Gosia, pani chmurka, podstępnie trzeba czasem. No faktycznie tych chłopaków przekonałaś. Teraz jeszcze pojawił się temat grzybów. Kapusta z grzybami też pycha. Grzyby też się pojawiają w twojej książce Naturalnie i ziołowo. Tam są boczniaki, ale coś mi też mówi, że ty masz dużą słabość do kureczek. Ja kurki bardzo lubię, też mam trochę zamrożone kurek, zresztą robiłam dille w pracy, bo mój tata ukochany poszedł na emeryturę i jak normalnie robił mi 80 słoików, tak teraz zrobił 200. I ja mówię, wow. Tatuś, no ja nie będę cię oszukiwać, ale ja wszystkiego tego nie przejem, chociaż każdy słoik traktuję jak naprawdę Bentley, bo uważam, że te słoiki to jest Bentley XXI wieku. I ja mówię, tatuś, ty się nie obrazisz, że ja nimi trochę przedealuję, czyli będą transakcje związane, więc ja tak wchodziłam wielokrotnie do pracy do siebie i to nie barter, tylko nie, no transakcja związana, wymiana. Tam niektóre ogórki wymieniłam na miód z mniszka lekarskiego, bo akurat w tym roku mi się nie udało miodu z mniszka lekarskiego dostać. Właśnie wymieniłam na 200 siatki kurek, bo kolega mieszkał przy lesie, więc dostał i ja to uwielbiam, słuchaj, ja uważam, że to jest wspaniałe, kiedy my się wymieniamy, ty masz to, ja mam to i tak dalej. Więc... Słuchaj, ja mam siatkę książek, możemy tutaj zrobić jakiś deal. Dobra, ja mam, słuchaj, dużo soku z pigwi, dużo syropu z kwiatów czarnego bzu, bo tata też zaszalał w tym roku, też dużo tych słoików jest i mam dużo syropu z pędów sosny. To naprawdę jest obłęd. Także czy te kurki są. Jak ma tata na imię i co najbardziej lubi, kiedy ty przyjmujesz? No to powiedz, takie ulubione smaki pana Janusza, kiedy ty wjeżdżasz do domu i chcesz mu sprawić przyjemność, to co przygotowujesz? Nie, to tata gotuje. Coś ty? To ja po tacie odziedziczyłam, bo mama nie jest fanką gotowania. Ona nie lubi, ona lubi jeść. To jest wcielenie królowej Bony. Ona chce, żeby jej podawać. Ale to tata gotuje. To tata gotuje. I tata gotuje wyśmienicie, więc ja już jak przyjeżdżam, no to tata, wiesz, już telefony są przez 2 tygodnie. To, co ci przygotować, co ugotować, to, co ja zrobię i w ogóle. No to nie ma. Ja, oczywiście czasami robimy razem, ale to tata robi najlepsze rzeczy. To już wiesz, ja zawsze mówię, dopóki są rodzice, tak długo możemy czuć się dziećmi. To jest wspaniałe. Zresztą tata mnie często dzwoni mi tak, tato, mówi tak, Agunia, a ty długo jeszcze będziesz weganką? Ja mówię, tato, ja nigdy nie byłam weganką. I tata mi mówi, aha, to co, mogę ci zrobić tatarka? I mówię, nie, tatarka, nie. No dobra, czyli mam ci zrobić to wegańskie leczo? To leczo mam ci zrobić, czyli jednak jesteś weganką? To jest takie urocze. Proszę pozdrowić koniecznie pana Janusza ode mnie, słuchaj. Koniecznie. I przy okazji, jak będziesz u taty, to pewnie od czasu do czasu też przychodzisz z listkami miłości. Tak ładnie nazywasz bazylię. Co z tej bazylii przyrządziłaś i wsadziłaś do książki Naturalnie i ziołowo? Bazylia jest w różnych moich przepisach, ale jest pesto właśnie bazyliowe, bo ja jeszcze mam taką potrzebę często ratowania roślin z różnych miejsc i czasami ziółka też ratuję. I jak są te ziółka takie w plastikach, co kupujemy w hipermarketach, to ja latem je wsadzam do ziemi i jak one są w ziemi, to one na przykład z takich ziółek, wiesz, za 5 zł, to mi takie chaszcze bazylii wyrosły przed tutaj domem. I później, no nie jesteś w stanie, bo rośnie, właśnie dostała trochę ziemi, chociaż mi mówili, co ci tu wyrośnie, na tej ziemi w Warszawie nic ci nie wyrośnie. Ja mówię, poczekaj. Ja robiłam też odżywki dla tej ziemi, więc jak wyciskałam sok, codziennie wyciskam sok z wyciskarki, to te wszystkie resztki, które zostały, to mieszałam jeszcze z wodą i chodziłam, podlewałam te swoje drzewka, roślinki w ogóle, żeby nic się nie zmarnowało, żeby były odżywki dla ziemi, dla mamy ziemi. I te bazylii mi po prostu rozmaryn tak urosły, więc żeby no tego nie byliśmy w stanie przejeść, więc robiłam później pesto z bazylii, więc ścinałam i szybciutko do blendera dodawałam właśnie czosnek, orzeszki pini. Zresztą przepis jest właśnie też w książce, także ta bazylia jest bardzo często, słuchajcie, bazylia, no, czy Włosi sobie wyobrażają w ogóle jedzonko bez bazylii? To są listki miłości, to są naprawdę ziółka, które mają mega moc też w kontekście chociażby trawienia. Ziółka miłości? Powiedziałam. Powiedziałaś. Drodzy Państwo, ostatni moment na zadawanie pytań, jeżeli jeszcze jakieś siedzi w głowie, to proszę je przelać na klawiaturę. Ostatnie ode mnie dotyczy czarnego ryżu, bo w książce pojawia się i na przykład makaron orkiszowy, i komosa ryżowa, i kasza pęczak, ale jest też czarny ryż i w zasadzie wszystko się robi bardzo szybko, a czarny ryż to jest dla mnie, to co robisz z czarnym ryżem, to jest dla mnie dowód na to, że czasami to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje, bo akurat w przygotowaniu czarnego ryżu trochę trzeba poczekać, ale zdecydowanie warto. Co tam dodajesz do tego ryżu czarnego? Ja pierwszy raz w ogóle
ogóle pierwszy raz zdecydowałam się na użycie czarnego ryżu w przepisie, bo zawsze to był ryż jaśminowy albo basmati, tylko zazwyczaj czysty, czyli ekologiczny. I proszę zwracać uwagę na ilość razy, kiedy przepłukujemy ryż. Tego mnie nauczyli lekarze, moi nauczyciele medycyny ajurwedyjskiej. Przepłukujemy ryż nawet do 7 razy, tak konkretnie. Zobaczcie, jaka ta woda leci. Ona jest taka aż przybrudzona. Natomiast pierwszy raz się zdecydowałam na czarny ryż, bo nigdy nie dałam przepisów z czarnym ryżem. A pomyślałam sobie, no tak, długo się gotuje, bo taki normalny ryż to 15-20 minut, to wiesz, po drodze zrobisz kilka rzeczy, a ten ryż czarny to i godzinę potrafi się gotować. Ale warto zrobić sobie od czasu do czasu taką ucztę, zresztą on jest, no zresztą tak jak ciemne owoce, ciemna komosa, te wszystkie ciemne skarby natury mają najwięcej tych właściwości prozdrowotnych, są takie najbogatsze. I czarny ryż taki jest, to był ulubiony ryż cesarza na dworze chińskim, właśnie ze względu na swoje właściwości zdrowotne. Więc jeżeli mamy chwilkę czasu, chcielibyśmy tutaj uraczyć naszą familię taką odsłoną tego ryżu, to jest najdłużej przygotowywana potrawa, ale to chodzi o gotowanie, że ten ryż się tyle gotuje. Więc też tutaj polecam, żeby czasami tak się ukochać i zrobić taką potrawę, no taką bardziej, nie wiem, luksusową. I się poczuć jak cesarz na dworze chińskim. Cesarzowo moja. Pytanie cesarzowo. Od pani Ani. Czy robiła pani pizzę z mąki żytniej? Tak, robiłam. Zresztą w ogóle lubię mieszać dobrą mąkę orkiszową, nawet opcję taką, żeby była żytnia orkiszowa. To jest super też połączenie. Uważam, że warto jest połączyć żyto z orkiszem. Święta Hildegarda tu się kłania. Dobry orkisz i dobre żyto, pychocinka. Zresztą w ogóle w przepisach, jak mam, to jest wszędzie jest albo mąka orkiszowa, albo właśnie żytnia. Ja tu wam zostawiam. No, omijam mąkę pszenną, no, chyba że udałoby się dostać po prostu taką wspaniałą, czystą, bez żadnych domieszek. Chowam sobie słowo do kieszeni, pychocinka, bo bardzo ładnie mi zabrzmiało, a skoro ładnie brzmi, to też ładnie smakuje. No, kochana, zaraz się zastanowię, czy dasz rozgrzeszenie, czy kasza w woreczkach to grzech? Pyta Gosia. Odpowiedź bez słów. Słuchajcie, no proszę, nie gotujemy plastiku. Jeszcze nikomu gotowany plastik nie wyszedł na zdrowie. Plastik... Wiesz, jakie piękne zdanie kiedyś usłyszałam? Plastic is fantastic if you use it many times. Okej, okay, ja mam miskę plastikową od wieków i używam jej, no bo jak Franek był mały, to trudno było mu dać do zabawy, do klocków miskę szklaną, prawda? Plastik, okej, okay, ale jeżeli on nam służy po wielokroć na przykład, ale nie tak, tak samo jak folia aluminiowa. Folia aluminiowa, proszę, nie pieczcie z folii aluminiowej czegokolwiek, dlatego że jak ona jest poddawana bardzo wysokiej temperaturze, to już jest szkodliwa dla naszego organizmu. Jak często widzę, jak ludzie różne zapiekanki, jakieś ryby pieką w tej folii aluminiowej, nie. Pieczemy w naczyniach żaroodpornych, w szkle. Szkło jest okej, okay, ale nie plastik, nie folia aluminiowa. Folia aluminiowa służy temu, żeby nie przedostawały się jakieś zapachy, więc okej, okay, jeżeli my mamy na przykład, czy przytrzymać generalnie na moment to ciepło, ale jeżeli mamy na przykład, nie wiem, coś w lodówce do schowania i nie chcemy, żeby ta lodówka przeszła, no to założymy to tą folią aluminiową, ale nie poddajemy tej folii sztucznej aluminiowej temperaturze rzędu 200 stopni i tak samo nie gotujemy ryżu i czegokolwiek w workach plastikowych. No nie, to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Poza tym zostawmy w spokoju ten plastik. Ja myślę, że ta mama ziemia to już tonie w tym plastiku. Pytanie od pana Eryka, prosto z RPA doleciało do nas to pytanie. Czy ma znaczenie, jak długo parzymy zioła? No Bartek powiedział, że ma chyba, ale ma. Aga, proszę powiedz. No, oczywiście, że ma znaczenie i zresztą ja w książce podaję dokładnie czas, jak się parzą. No w przypadku, że zielona herbata też jest takim ziółkiem, który potrafi tam przede wszystkim podziałać pobudzająco. Ona nawet jest lepsza, więcej właściwości zdrowotnych ma z drugiego parzenia. Natomiast większość, no tak jak mamy lipę, to słuchajcie, no tu mamy tą lipę i ja nawet zwróćcie uwagę, ja większość tych ziół ja nie mam w tych torebkach. Staram się jak najwięcej mieć po prostu takich, bez tych torebek, które też potrafią mieć w sobie domieszki takie niedobre dla naszego zdrówka. Więc im więcej natury, im więcej bliskości takiej właśnie
z naturą, tym lepiej dla naszego zdrowia. Więc jak mamy, nie wiem, lipę, to wrzucam ją, zaparzam, idę na przykład wtedy pod prysznic czy tam do wanny i ona na mnie czeka już ten kubek. Więc tak do 10 minut. Ja czekam, aż przystygnie, więc tutaj tu akurat nie ma żadnego problemu. Natomiast w przypadku tych herbat, które będą działać tak mocno pobudzająco, jak czerwona herbata, to bym uważała na to, jak długo ona tam zaciągnęła i później jak jest mocna dla naszego organizmu. Aga. Ja nie wiedziałam o tym, ja w sumie nie wiedziałam o tej historii. Tam Bartek mi się nigdy nie przyznał do tego. Słuchaj, no to musicie porozmawiać sobie w najbliższym czasie. Wyjaśnić. Ja mu zresztą podeślę twoją reakcję, bo myślę, że on też potrzebuje. On też pewnie już zapomniał o tej rozmowie, bo ona jest sprzed roku, a mi wpadła w ręce, więc stwierdziłam, że skoro ja się popłakałam ze śmiechu, to takiego śmiechu potrzeba nam też wszystkim. Ale oby jak najczęściej już nie. Płakać ze śmiechu, w ogóle płacz jest bardzo ważny. Trzeba płakać. Kiedykolwiek mamy ochotę płakać, czy to ze złości, z wzruszenia, oczywiście jak najczęściej z radości, odwadniajmy się, bo to jest też forma detoksu dla naszego organizmu, detoksu z emocji. To jest bardzo ważne, nie kumulujemy. Najbardziej trudna sytuacja dla organizmu to jest wtedy, kiedy organizm na przykład nie gorączkuje, kiedy jest chory, lub nie płacze, kiedy ma w sobie skumulowane emocje po traumach i tak dalej. To jest po to, żeby uwalniać nasz organizm. O ile lżejsi się czujemy, kiedy sobie popłaczemy. Największa bzdura, jaką słyszałam, to, że chłopaki nie płaczą. I co? I co wtedy po prostu? Gdzie tam to jest chowane? Gdzie to jest kumulowane? Po prostu gdzie to wszystko boli w mięśniach i nie wiem, gdzie jeszcze się kumuluje? Płaczemy, cieszymy się, chichramy, płaczemy ze wzruszenia, ze złości, jak tam chcemy, ale płaczemy. To są bardzo ważne łzy, ważna woda, która wydobywa się z naszego organizmu. A pamiętasz, jak rozmawiałyśmy przy okazji twojej poprzedniej książki też o tym, że czasami jest też taka terapia, kiedy wytrząsamy z siebie stres. I ja zwróciłam uwagę na przykład, kiedy mój pies się czymś stresuje i pomyślałam, że jakie znowu te zwierzęta, tak jak powiedziałaś, z tymi robaczkami są genialne, że w naturalny sposób organizm to z siebie wyrzuca, nie robiąc krzywdy. To może wygląda jakoś tak dziwnie, kiedy się obserwuje i człowiek się niepokoi, ale to jest naturalna reakcja taka, no właśnie nieprzefiltrowana przez jakieś myślenie, tylko instynkt zwierzęcy, prawda? Ale ten instynkt, jak zaobserwujesz, jakbyśmy w ogóle spoglądali na zwierzęta, to tak po raz kolejny powtórzę, są mądrzejsze, one działają, kierują się instynktem, energią, a nie w ogóle głową. Ja zawsze mówię, głowa to nasza przeszkoda. Zwróć uwagę, co się dzieje na przykład, czy pies, czy kot, bo mam i psa, i kota. Jeżeli coś im zaszkodzi, jeżeli one mają jakiś problem z układem trawiennym, to pierwsze co, mój pies wylatuje i szuka trawy. Je trawę, żeby tam ten chlorofil się pojawił, żeby to po prostu popchnęło. Kot robi dokładnie to samo. Z kotem trzeba uważać, bo niektóre roślinki jest w stanie zjeść i sobie zrobić krzywdę. Natomiast tak funkcjonują właśnie zwierzaki. A człowiek, ja mówię zawsze, jak już masz wylądować na twoim talerzu kawałek steka, to 3/4 to powinno być zielone, bo pokarm martwy energetycznie, no już kawałek, no nazywajmy rzecz po imieniu, padliny, kawałek trupka, to jest sytuacja taka, że to jest najbardziej ciężkostrawny pokarm. To nie jest sok, to nie jest zielenina, to nie są owoce, warzywa, to nie jest ryżyk. To jest już kawałek, no kawałek mięsa. Więc żeby to się lepiej strawiło, to na talerzu nie powinny być fura frytek, tylko 3/4 to powinna być zielenina i jak najlepiej byłoby, żeby to było właśnie zielone, żeby miało jak najwięcej w sobie chlorofilu, który popchnie wtedy to mięsko i to mięsko się lepiej strawi. Powiedziałyśmy o tej mądrości zwierząt i słuchaj, świetnie się składa, ponieważ ja mogę Państwa jutro zaprosić na opowieść o psich sucharkach. Nie wiem, czy znasz psie sucharki. Wszystkie słowa, które powinieneś znać, żeby obsłużyć swojego psa. Maria Polejki, jutro o godzinie 18 widzimy się w Empiku. Państwo internetowo w domach przed komputerami czy telefonami. A 15 grudnia o zwierzakach i o ich mądrości porozmawiam z Martyną Wojciechowską. Pojawi się Martyna u nas z wielką księgą zwierzaków i słuchajcie, te zwierzaki nauczą nas jak mieć odwagę bycia sobą, jak ze sobą współdziałać i zaprowadza nas do takich miejsc, gdzie na przykład strach mieszka obok odwagi. Więc zapraszam już teraz sobie, rezerwujcie wolny wieczór. Aga, co masz w lodówce na jutro? Dynie. Słuchajcie, dyniowa? Dynia. Nie, zrobię jakieś dynię pieczoną z warzywami i tak dalej, bo wtedy to jest taka opcja, bo ja lubię, zresztą w tej książce też tak pokazywałam, żeby jak już zrobimy to, żeby to było do kanapek, żeby to jutro dodać na przykład do jajeczniczki, jakieś ciepłe warzywka i tak dalej, czy pojutrze do jajeczniczki, więc dynia. Poza tym Polska też stoi dyniami. Słuchajcie, jak ja kupuję w sklepie pół dyni piżmowej, to aż ostatnio nawet się zadziwiłam tak z radości. Złoty 58.
I nasz skarb natury i naprawdę z tej dyni można zrobić cuda. I kosztuje to. Ja zawsze mówię, że dynia jest skarbem natury bardzo ekonomicznym, a bardzo odżywczym. Nienasycone kwasy tłuszczowe i plejada. Z dyni naprawdę można wykorzystać wszystko. Pestki, można robić nawet taki olej dyniowy, jest wspaniały. Nawet ten tłuszcz, można sobie nasmarować ręce i tak dalej. To jest ta bardzo prozdrowotny tłuszcz. Więc dynia, ja kocham się w dyni. Mój syn kiedyś, jak byliśmy na polu dyniowym, zrobił mi zdjęcie i mówi: Mamnia, ty wyglądasz jak ta dynia. Nie wiem, czy to był komplement. Jesteś podobna do dyni. Że nie ma jak to syn ci strzeli komplement. Jesteś podobna do dyni. Nie wiem, czy taka okrągła, czy taka pomarańczowa. Ale powiedziałaś, że takie źródło zdrowia, więc słuchaj, nakarmiłaś nas dzisiaj dobrym słowem. Pozdrawiamy też wydawnictwo Słowne, a konkretnie Paulinę Kabala, która dzisiaj była Państwa dobrodziejką w postaci książek, będzie pakować jako pomocnik elfa i wysyłać te paczki z książkami do pań, które dziś wygrały. Aga, dobrej nocy. Dziękuję, kłaniam się wszystkiego ode mnie. Uściskasz go ode mnie osobiście? Oczywiście, jak tylko się zobaczymy, wiesz, teraz mniejsze mamy szanse, ale jak tylko się zobaczymy, to na pewno podaruję mu teraz, słuchaj, jednak kubeczek z lipy. Taką, wiesz, bo lipa to jest właśnie cudowne zioło na wieczór, ja kocham się w lipie. Wieczorem lipa jest też świetna dla małych dzieci, czy w ogóle dla dzieci. Działa wyciszająco, świetna, jeśli chodzi o przeziębienia. No i to jest takie właśnie moje takie uzależnienie, lipka. Drodzy Państwo, kochajcie się w lipie, zaparzajcie zioła, dzielcie się wdzięcznością, radością. Widzimy się 15. Dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie. Agnieszka Cegielska, pięknie, dziękuję, naturalnie i ziołowo. I zapraszamy na Twój kanał Naturalnie od Kuchni. Tam tak można Agę zobaczyć w akcji, kiedy gotuje i można krok po kroku z nią. To właśnie dwa ostatnie przepisy, to są przepisy z książki, więc idealnie właśnie pokazujemy, jak to wszystko zrobić, a w najbliższą sobotę wspaniała rozmowa z wyjątkową panią doktor Gzik, która nam opowie właśnie, to długa rozmowa, która skupia się wokół odporności dzieci, jak dbać o odporność dzieci, więc zapraszam już teraz. Bardzo dziękuję, dobrej nocy i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję.